Jedziemy. Poszło. Okej, no to witamy Was bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy, wszystkich niesłuchaczy, a mówców. Dzisiaj mamy 23. turkusowe śniadanie. Cześć. Ja jestem na wakacjach, więc co jakiś czas coś się może wydarzać wokół mojej przestrzeni. Dzisiaj 23. turkusowe śniadanie. Dzisiaj będziemy mówić o turkusie, o samoorganizacji, o zarządzaniu i dzisiaj będziemy siebie traktować jako, może nie króliki doświadczalne, ale jako materiał do pracy, bo chcemy trochę porozmawiać o tym, jak ten turkus w Polsce, jak przyszedł do Polski, jak on w tej Polsce powstał i rósł i też chcemy porozmawiać o tym, jak on się dzieje w poszczególnych miastach. I z tego trochę chcemy wyciągnąć informacji dla nas wszystkich, co takiego robimy, że on się dzieje, że on jakby nie zgasł, tylko ten płomień gdzieś tam się pali i my się spotykamy. Zaraz Andrzej też się pewnie podzieli z nami statystykami. To jest jakby duża domena Andrzeja, że on to ma i on to wie i on z nami się podzieli. Może będzie też chwila na koniec o tym, żeby porozmawiać, jak tą turkusową sztafetę poszerzać, jak sprawiać, żebyśmy ze słuchaczy stawali się aktywistami, z aktywistów stawali się słuchaczami, żebyśmy się tą aktywnością, tym przewodzeniem wymieniali jak pałeczką w sztafecie. To jest od Pauliny z Warszawy porównanie, bardzo mnie ono jakoś tak dotyka, ta turkusowa sztafeta. No to dzisiaj będzie o tym, z mojej strony to tyle. Mamy przedstawicieli różnych miast, ale zaraz pewnie będziemy się powoli wyłaniać i się będziemy odnajdować w tej rzeczywistości. Z mojej strony to tyle. Andrzej, możesz dorzucić swój wątek. No mój wątek, bo zaczęłaś, Magda, o statystyce. To tutaj w tej chwili mamy udostępniony taki plik Excelowy, gdzie jest to krótkie podsumowanie w liczbach turkusowych śniadań. W tej chwili odbyło się 151 turkusowych śniadań. Dzisiejsze jest 152. W tej chwili aktywne miejscowości to jest Wrocław, Warszawa, Łódź, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Kalisz, Cieszyn. W 2018 jeszcze były Katowice, było Rzeszów i były próby w Bydgoszczy i w Toruniu. Z tego co wiem, ale to Łukaszu, ty dopowiesz, zapowiada się jeszcze Lublin na dzień dzisiejszy. Tak, nawet tak. Mamy osobę z Lublina. Dokładnie, Andrew. Exactly. Okej. No dobra, no to byśmy poszli może propozycja tego punktu pierwszego, bo to jest chyba ciekawe dla nas wszystkich. Historia turkusowych śniadań w Polsce i w poszczególnych miastach. I osobą, która dzisiaj jest i gości na tym turkusowym śniadaniu, która chyba, nawet nie chyba, na pewno jest najodpowiedniejszą do tego, żeby o tym porozmawiać, powiedzieć, to jesteś ty, Łukasz. Więc tu ja bym się zamienił w słuch i posłuchał, jak to było drzewiej w 2017 roku, w kwietniu, jaka była pogoda, co miałeś na sobie, czy coś turkusowego, czy nie. Jak to wyglądało w ogóle? No to przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, bo myślałem, że teraz zaczniesz jakąś historię, a to jednak ja zaczynam. No dobrze, to zacznę od takiego miejsca, w którym jeszcze wcześniej, przed śniadaniami, ja dowiedziałem się w ogóle o turkusowych organizacjach. Kolega pożyczył mi książkę i patrzę, wow, ale super, no to jest dokładnie to, co ja bym chciał robić, to dokładnie co robię w pewnym sensie, ale to wszystko było takie dosyć chaotyczne, intuicyjne, więc zacząłem badać organizacje, które już to robią. To był czas, kiedy jeszcze bardzo, bardzo mało ludzi w ogóle wiedziało, czym jest turkus i w ogóle tego tematu nie było za bardzo, więc wiedziałem o dwóch, trzech firmach, które coś robią. No i pojechałem tam osobiście, ale jeszcze nie było turkusowych śniadań, przynajmniej ja o tym nie wiedziałem. Więc jeździłem do tych firm, patrzyłem, co robią, spisywałem te praktyki i notabene powstaje z tego książka, natomiast to jest zupełnie coś, co jest moim hobby, to jest zupełnie po godzinach, ale będę dzisiaj o tym mówił o 20 na turkusowym śniadaniu w Cieszynie, także to taki w sumie debiut, którego nie planowałem, bo tak jak mówię, te materiały nie są skończone, ale Piotr Janurek mnie zaprosił, więc nie mogę protestować. Więc mój plan był taki, żeby zebrać te praktyki, opublikować, no i później zobaczymy, co dalej. No ale w międzyczasie ktoś mi powiedział, że jest coś takiego jak turkusowe śniadania we Wrocławiu i dosłownie był raz czy dwa były te śniadania we Wrocławiu i tak poznałem właśnie Gabi, no i weszliśmy w kontakt, doszliśmy do wniosku, że super, róbmy to.
No okazało się, że więcej ludzi doszło do wniosku, że super, róbmy to. No i jesteśmy tak tutaj właśnie po tak długim czasie. Bardzo się cieszę, że tak rośnie to wszystko. Ja wierzę, że jesteśmy na takim etapie, zwłaszcza w Polsce, gdzie no naprawdę ta transformacja społeczna raz, że jest potrzebna, a dwa, że tak naprawdę to ona się nigdy u nas nie zatrzymała. Mówię tutaj o polskim kontekście, bo jak 30 lat temu część z Was pamięta, co się działo, dosłownie pamięta, ja bardziej pamiętam tak z obrazków, to my jako Polacy dalej jesteśmy w takiej ciągłej zmianie i to, że coś ewolucyjnie zmienia i to dzisiaj też padło jeszcze przed dziewiątą, że ci młodzi ludzie tak dużo sięgają po nowe rzeczy i ja też to obserwuję i słuchajcie, miałem kiedyś takie spotkanie z bardzo młodym przedsiębiorcą, nie wiem ile on miał, 25 lat i on miał wizję na poziomie no naprawdę inwestorskim. I to człowiek, który też obraca pieniędzmi. I to było nie do pomyślenia kiedyś, żeby tak młodzi ludzie mieli tak szerokie perspektywy. Oni mają te perspektywy i oni działają. I ja wierzę, że Turkus jest takim miejscem rozwoju. I tak dopowiem jeszcze taką jedną rzecz po jednym z turkusowych siadań, na którym ty, Andrzeju, byłeś we Wrocławiu. To było na temat designu. Ale nie pamiętam, jak się nazywa ta technika, ale tak czy inaczej. Tak, design thinking, dokładnie tak. No ja później rozmawiałem z tą prelegentką, z jej koleżanką, jak one prowadzą biznes i tutaj było takie trochę zderzenie światów, bo ta koleżanka prelegentki, ona no, też mniej więcej jest między 20 a 30, bliżej 20, czyli młoda dziewczyna, młoda kobieta. I ona prowadzi biznes, jest to jakieś coś, branża kreatywna, to nie jest IT, to jest branża kreatywna, oni coś tworzą. Oni coś tworzą i ona chciała założyć tą firmę już na studiach. Już na studiach zaczęła składać zespół i jej tata już jest doświadczonym przedsiębiorcą, ale on nauczył się robić biznes 30 lat temu, czyli od samego początku ile to zamówisz, tyle sprzedaż, ciężka praca, równa się zysk i to wszystko. Natomiast ona działa na rynku, gdzie trzeba dawać wartość. I zupełnie inaczej podeszła do tego tematu, gdzie jej tata mówił, ja ci dam pieniądze, ale ty zrób ten biznes tak, jak ja chcę. Weź sobie tutaj praktykanta, weź sobie jakąś dotację tego praktykanta i sobie tak pracuj. A ona powiedziała nie. Ja chcę to robić z tymi ludźmi, ja chcę się z nimi dzielić tymi udziałami, chcę mieć pełną transparencję i chcę z nimi działać. I on jej zabronił wręcz. Jej tata, który jest doświadczonym przedsiębiorcą, jej zabronił. Powiedział, że tak się nie robi biznesu, że on nie daje ani złotówki na to, ale ona i tak to zrobiła. I ona zrobiła to z tymi ludźmi. I był taki moment już zgrzytu, kiedy ten jej tata powiedział, że dobra, ja tego nie będę wspierał, to nie zadziała i w ogóle to się tak nie robi. I jej zaczęło to działać. I on nie był w stanie tego zrozumieć. I on mówi do niej, ja tego nie rozumiem. I ja wierzę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy już coraz więcej jest takich młodych ludzi, którzy rzeczywiście chcą robić to razem, ale robić to razem z głową. I są do tego możliwości, bo jest technologia i... Żyjemy w zupełnie innych czasach niż to było 20-30 lat temu. Dlatego wierzę, że te turkusowe organizacje, które my propagujemy, są właśnie takim miejscem, gdzie możemy naprawdę wzrastać wszyscy jako społeczeństwo. Mm-hmm. To wystarczy. A powiedz, jak w ogóle we Wrocławiu radzisz sobie, a bardzo dobrze sobie radzisz z organizacją, bo w różnych miastach to różnie wygląda, we Wrocławiu to w tej chwili to jesteś ty i czy jesteś sam, czy jakoś jesteś wspierany, jak to wygląda? Pokaż. Powiem tak, właśnie w sumie to mógłbym tobie podziękować zwłaszcza, bo w którymś momencie mi uświadomiłeś, że w sumie to ja mam zespół, tylko że sobie z tego w ogóle nie zdawałem sprawy, bo podeszłem do takiego tematu, że jak mnie nie będzie, to musi być ciągłość. Jakby zawsze w drugi piątek miesiąca musi być śniadanie, to jest ustawione na sztywno, nawet jakbym miał być sam. Ale okazało się, że ludzie zaczęli przychodzić i coraz więcej ich było. I mały stolik już nie dawał rady. W którymś momencie naprawdę już były duże, duże spotkania. I w ogóle mi nie przyszło do głowy, żeby po prostu się odciążyć, bo wszystko było na mojej głowie. No i ty właśnie podpowiedziałeś, że przecież jest taka osoba. Ja się skontaktowałem z tą osobą, znam ją bardzo dobrze, bo też robiliśmy wspólnie różne rzeczy. No i on nawet nie przyszło mu do głowy, żeby mi pomóc, dlatego że ja nigdy tego nie komunikowałem, więc to też taka dla mnie nauczka, że ludzie są i ludzie są chętni, tylko że trzeba im to komunikować. Ja w ogóle tego nie robiłem. Kinga Ładniak, która teraz jest w Łodzi, no ona też była super wsparciem dla mnie i ona była cały czas, tylko że ja nawet o tym nie pomyślałem, żeby się z nią tym podzielić, bo w sumie myślałem, że dobra, ja to organizuję, nie chcę nikogo obciążać, jakoś damy radę. Natomiast no, nie jest tędy droga.
warto się tym dzielić i no i też mam tutaj kilka osób, które mi pomagają, natomiast ja też się tego uczę w tym momencie, bo no to jest dla mnie zupełnie coś nowego. Natomiast są ci ludzie chętni i nawet sami organizują różne takie małe spotkania wieczorowe, także dzieje się. Natomiast jeszcze chciałabym wrócić trochę do tej historii, zanim tak wskoczymy w te nasze miasta i to, jak to się dzieje. Mam taką ciekawość, jak zacząłeś mówić o tym właśnie, że się tak spotkaliście z Gabi i że warto to robić i no róbmy to, potem okazało się, że inne osoby chciały to robić i się zaczęło dziać. Czy jakby coś takiego było wokół tego, że wy się spotkaliście z Gabi, nie wiem, czy waszą, mieliście jakąś ideę, którą zaczęliście szczególnie promować, jakby jak to się działo, że to się na inne miasta zaczęło rozlewać z twojej perspektywy, czy było coś takiego, nie wiem, w was, w tobie, w Gabi, że to zaczęło nie, to, iść w innych miastach? To nie chodzi o nas. Po prostu ludzie czują, że to jest już ten moment, gdzie naprawdę miejsce pracy powinno wspierać ludzi. No, chociażby ten ruch, który tam jest w Ameryce i Simon Sinek, Start With Why. Więc no tak naprawdę w Polsce bardzo szybko przeszliśmy z komunizmu w kapitalizm i no dużo rzeczy uczymy się na skróty. W Anglii na przykład, gdzie biznes już od wielu, wielu lat jest prowadzony i jak tam się robi biznes, to jest zupełnie inny rodzaj biznesu niż się robi w Polsce. My się jeszcze tego uczymy. Powstają dopiero pierwsze kluby takie networkingowe. Mówię o takich polskich, stricte polskich klubach. Jest kilka takich inicjatyw, ale my wszystko się uczymy od zera tak naprawdę. Bo nie ma tej pokoleniowej sztafety wcześniej, tam nic nie było. My się naprawdę uczymy od zera i ja wierzę, że ludzie widzą tą potrzebę, bo nikt nie chce iść do pracy po prostu, żeby odbić te 8 godzin, tylko chce jeszcze się tam realizować, bo człowiek ma po prostu takie potrzeby. To, że kiedyś no, nikt o tym nie myślał, no bo jedzenie było na kartki i się pracowało od wypłaty do wypłaty, no ale teraz żyjemy zupełnie w innych czasach i można nawet być bezdomnym i bardzo dobrze żyć. Mówię to z doświadczenia z takiego, że raz, że miałem różne przygody, a dwa, że zajmuję się też bezdomnymi we Wrocławiu, więc wiem, jakie są warunki dla bezdomnych i uwierzcie mi, na dworcu centralnym możecie iść i czasem bardzo dobrze ubrana osoba może być osobą bezdomną. Więc nawet ci ludzie bezdomni w polskim społeczeństwie teraz mają bardzo dobrze. Więc jeżeli taki, a jest wysoki naprawdę poziom teraz społeczeństwa w Polsce, mówię o warunkach bytowych, no to ludzie sięgają coś więcej. To już nie jest tylko kwestia zarobienia 1000 złotych, czy dwa, czy trzy, czy więcej. Tylko to jest kwestia właśnie realizacji czegoś więcej razem, więc mamy tutaj ten filar korpusu pod tytułem ewolucyjny sens istnienia, ale też spełnia, czyli bycie autentycznym. Ludzie już nie chcą po prostu być drenowani w korporacjach. Jeszcze pamiętam kilka lat temu miałem bardzo spore grono ludzi, którzy dosłownie byli drenowani w tych korporacjach. Nie chcę podawać nazwisk ani nic, nie o to chodzi. Chodzi o to, że no, były osoby, które pracowały no, ponad swoje siły i mówię naprawdę ponad swoje siły, kilkanaście godzin dziennie, 4 godziny snu, no po prostu współczesne niewolnictwo i oni jeszcze to chcieli robić, a przynajmniej tak mówili, tylko że nie widzieli alternatywy. Więc no, młodzi ludzie nie chcą tak pracować, oni chcą robić coś fajnego, im nie zależy na pieniądzach, więc no naturalnie to są na przykład startupy, też ze startupami pracuję, więc to są tego typu środowiska i w tych środowiskach jest potrzeba dawania nowej wartości na rynku, a to jest tylko możliwe w kreatywnym środowisku, no a to jest właśnie kursowa organizacja. No to tak mi też mocno pokazuje to, że wpadamy w coś takiego, to ja to nazywam rewolucją systemową, w coś takiego, gdzie jakby widzimy, że jakby życie nie jest jednokierunkowe, nie? Że życie jest zjawiskiem organicznym, że możemy podążać różnymi drogami, nie ma konieczności konsekwencji, że rodzisz się, idziesz do pracy i umierasz, nie? Tylko jakby rodzisz się i poznajesz świat, zmieniasz drogi, podejmujesz nowe wyzwania, poznajesz swoje potrzeby i zaczynasz je realizować, czy to tu, czy to tam. I że tak jak właśnie o tym mówisz, to, że to jest właśnie taki czas, że mamy, jest taki duży etap zmiany mentalności, nie? Że jakby to jest mocno obserwowalne, że jesteśmy w takim czasie zmiany właśnie paradygmatu, gdzie są jeszcze te starsze systemy, gdzie właśnie jak o tej dziewczynie opowiadałeś, nie? Że jej ojciec tego nie rozumie, nie? Że on żyje w innym świecie, w innej mentalnie jakby
rzeczywistości i dla niego to jest coś, co nie istnieje, coś, co nie może wręcz działać, nie? Dzielenie się zyskiem, dzielenie się strategią, jakby jak nie zarządzam, nie rządzę twardą ręką, to nie może hulać, nie? I z drugiej strony mamy ludzi, którzy działają w zupełnie innych wartościach, w innym systemie i że te dwa paradygmaty się mocno ścierają i chyba to jest też takie piękno naszych czasów, czego może za 10 lat ludzie tego nie doświadczą, nie? Że żyjemy w czasach ścierania się paradygmatów i jeszcze jest tak, że czasami wychodzimy z tych turkusowych śniadań i wpadamy w trochę jeszcze ten skostniały paradygmat, nie? Ale tutaj możemy sobie doświadczyć tej innej rzeczywistości i że w sumie tak, że w takich teraz warunkach działamy i to, co mówisz, nie? Że ta tęsknota za innym w nas jest, w wielu z nas, w części, może nie we wszystkich, ale w wielu z nas jest. No. Okej. To Wrocław wiemy. Wiemy, jak Wrocław się organizuje. A jak tam Warszawa? Bo potem na mapie z turkusowymi śniadaniami pojawiła się Warszawa. Tak. Warszawa powstała z przeprowadzką Gabi do Warszawy chyba, z tego co ja pamiętam, bo Gabi zaczęła we Wrocławiu myślę, że to też było takie inicjujące, fajne, że przyjechała z takim przekonaniem do Polski, już z doświadczeniem holenderskim, że to się da, że są firmy, które działają inaczej, więc że w Polsce też takie firmy muszą być i że takie środowisko trzeba stworzyć i może to koło zamachowe było też trochę z tym związane. No i pierwsze turkusowe śniadanie w Warszawie, to ja pamiętam, że przyjechał Łukasz też, tak inicjująco i odbyło się w Wedze chyba było, ono było w Wedze, tak, na Jana Pawła. Przecież w takim miejscu, które potem nam cały czas, przez dłuższą część czasu towarzyszyło, na chwilkę się potem przenieśliśmy do Spaces, bardziej takiego nowoczesnego miejsca. Wega to jest dla tych, którzy Warszawy nie odwiedzają albo tego miejsca nie znają, to jest miejsce świetnego jedzenia hinduskiego, tak, bazującego na takiej idei dzielenia się, tak, prowadzone jest przez fundację, w związku z tym ten można tam zjeść dobrze i niekoniecznie super drogo, ale dobrze i zdrowo i też właśnie z taką misją karmienia świata, w związku z tym to w ramach misji karmienia świata i byliśmy też się tam zainicjowały turkusowe śniadania warszawskie. No i potem jakby tutaj w Warszawie to Gabi główną była liderką cały czas tych śniadań, że przy okazji my żeśmy dołączyły, ja też poznałam Gabi przez organizujące się próby organizowania różnych grup wokół turkusów właśnie, tak, czyli wokół tej idei. Myślę, że tutaj też książka Lalu to jest to, co dobrego zrobiła, tak, bo też są jak zwykle dobre i złe strony różnych, natomiast to, co dobrego na pewno zrobiła, to zrobiła to, że połączyła ludzi, że pokazała ludziom, że mamy na piśmie to, że się da, tak. I mamy 12 przykładów opisanych, że się da, pomimo tego, że wcześniej też przecież na przykład w Polsce były opisywane te przykłady i były nawet próby wdrażania w Krakowie przez grupę ludzi systemu turkusowego. Więc partycypacyjnego, może tak nie nazwanego turkusowo, bo jeszcze na Lubo wtedy nie ochrzcił w ten sposób. A więc tak się zaczęły warszawskie turkusowe śniadania, tak? I Gabi była liderką, tak, my żeśmy w ramach też Energized wspierały tą organizację i dawały też taką przestrzeń, że jakby właśnie to, co Łukasz powiedział, że jakby zapewniały ciągłość, jak Gabi nie mogła, to żeśmy przechwytywały pałeczkę. No i teraz jakby Gabi w tym momencie na chwilkę się wycofała, no, zrobiła krok w tył, ja przyjęłam od czerwca opiekę nad turkusowymi śniadaniami i w tym momencie powstał zespół. Gabi się chciała wycofać, ale później stwierdziła, że ponieważ ja podpisałam nas obydwie, tak zupełnie nawet nie zastanawiając się nad tym, bo dla mnie to była oczywistość, że ona nie może zniknąć z tej przestrzeni turkusowych śniadań, to mamy w tym momencie zespół i może jeszcze zobaczymy, co będzie dalej. O tak. No i myślę, że tam
że potem przyjeżdżali, potem to ciekawa jestem kolejne miasto, jak powstało, bo pewnie przyjechało na któreś śniadanie i się zaraziło. To pewnie zaraz pytanie do Łukasza, ja tylko zaczepię w czasie. Wrocław to jest kwiecień 2017, Warszawa to jest styczeń 2018, czyli w roku następnym. I tak jak patrzę po datach, następnym miastem, które się pojawiło, to był Kraków. Równocześnie z Trójmiastem. Kraków, pierwsze turkusowe śniadanie 26 marca 2018, a Trójmiasto 28 marca 2018. Łukaszu, pamiętasz, jak to się zadziało, że w Krakowie turkusowe śniadania się pojawiły? Bo chłopaków z Krakowa ani dziewczyn z Krakowa dzisiaj nie mamy niestety. Tak, tak. No to dobrze, to w takim razie mogę powiedzieć, dlatego że jak dobrze pamiętam, to nikogo z organizatorów nie było na pierwszym śniadaniu, łącznie z Piotrem, więc kwestia wyglądała tak, że to właśnie nawiązuje do tych moich badań, które miałem jeszcze przed turkusowymi śniadaniami. Zrobiłem sobie taką listę firm w Polsce, które stosują jakieś te praktyki turkusowe, bardziej lub mniej. No było tych firm tak z kilkadziesiąt, więc troszkę sobie pojeździłem i jedna z firm była właśnie w Krakowie. To była firma, która była założona przez Amerykanów i oni byli bardziej handlowcami, natomiast sprzedawali w Stanach i musieli mieć zespół tutaj w Polsce, więc doszli do wniosku, że się nie opłaca już latać do Stanów, do Polski, tak żeby robić jakiś kontroling tutaj w Polsce. No i zaczęli wprowadzać samą organizację. No i powiem szczerze, że ta firma jest imponująca, to jak oni się rozwinęli. No, pani to jest nazwa firmy? Tak, to jest UTI. UTI, to jest firma IT. Ta firma działa w taki sposób, że jak się tam wchodzi, to tak jakby się wchodziło do takiego bardzo dużego open space'a. Przy czym ten open space to jest jedna duża firma i można sobie siedzieć w teorii, gdzie się chce i pracować, gdzie chce, w jakim stylu i tak dalej. Także poziom samoorganizacji jest tam bardzo, bardzo wysoki. No i to było właśnie pierwsze śniadanie. Pierwsze tylko sobie śniadanie było właśnie u nich, takie wprowadzające. I tam się dowiedziałem, że jest ktoś taki, kto już tam był wcześniej i też bada takie organizacje. I to okazał się kolejny lider turkusowych śniadań, Piotr Kustra. Jeszcze tego samego dnia się z nim spotkałem po śniadaniu i ja wiedziałem, że to jest człowiek, który też wierzy w tą ideę, bardzo wierzy w ideę i widzę, że też robi konkretne badania. Więc to była krótka piłka. Czy chcesz z nami to robić? On powiedział, że chce. No i tak właśnie zaczęły się śniadania w Krakowie. No i jest zespół w Krakowie, jest między innymi Świstak, sporo jest tam ludzi, też Ania, jest ekipa w ogóle z dużego śniadania, także no, bardzo żywy tam jest zespół. Ja pamiętam, jak z Piotrkiem rozmawiałem, to tam się zaczęło 2018 i przez pierwsze pół roku Piotrek ciągnął to sam i potem miał taki kryzys energetyczny. I wyszło mu, że no nie, samemu tego nie pociągnę i zaczął w takim razie dawać przestrzeń i pokazywać, hej, ktoś by chciał organizować. Tam wcześniej się Świstak pojawił, bo chyba dość wcześniej razem z Piotrem byli, poprzez tą przestrzeń w Krakowie powstała grupa najpierw strażników turkusu, a potem się przemianowali na turkusowców i tak patrząc z perspektywy różnych miast, tam ta grupa jest dość mocno, znaczy mocno, ale mocno ustrukturalizowana w sensie pozytywnym. Są zarówno, wspierają się dokumentami, różnymi praktykami, różnymi też podziałem ról, które wydają się na stałe, aczkolwiek to jest wybór każdej z tych osób, jaką rolę przyjmuje. Więc ja tak patrzę też z perspektywy, co my mamy w Łodzi, a co jest w Krakowie, więc my mamy taki totalny luz, a tam jest też luz, żeby nie było, ale dość mocno taki zorganizowany. To taka moja perspektywa, nie wiem. Zgadza się. Ja tylko dodam jedną rzecz, że jak był mail z zaproszeniem na to wydarzenie dzisiaj, tam był Piotr w tym mailu, przy czym, no tak jak powiedziałeś, Piotr jest no, mocno zapracowanym człowiekiem, a też wiem, że tam jest sporo liderów, między innymi Świstek, Ania czy Aneta, więc też proponuję, żeby równolegle wysyłać czy do zespołu, czy do konkretnych członków, bo Piotr no, naprawdę jest przeciążony, a wiem, że on by chciał, tylko że nie może pewnie, nie? Łukaszu, informacja poszła na Slack turkusowych śniadań w Krakowie, czyli cała grupa w Krakowie wiedziała, więc tutaj akurat kontakt mamy. Ja na tym Slacku po prostu siedzę u nich też. Okej, pięknie. Magda, jakieś pytania do Łukasza jeszcze w temacie Krakowa?
Nie. Na razie przejdźmy to może tak historycznie. Ja jeśli mogę, bo słuchając Ciebie, Łukasz, jedną rzecz taką wysłuchałam, która tak mi zabrzmiała przeciekawie i sobie to też zabiorę, bo opowiadając tę historię, użyłeś, jeśli dobrze zapamiętałam, takiego sformułowania, że no tam między tymi Stanami a Polską, że jak gdyby nie ma sensu jeździć w te i we w te, żeby robić kontroling, w związku z tym zróbmy samozarządzającą się organizację. I to dla mnie jest, wiesz, taka niesamowita właśnie ścieżka, że ta samoorganizacja wybrzmiała, wiesz, jakby jako rozwiązanie na coś, co brzmi, co się nazywa controlling, tak? Gdzie wracając trochę do tego mostu, który zbudowałeś, opowiadając o tym przypadku, jak młodzi robią dzisiaj biznes, a jak robili rodzice, tak, ten biznes, i że dla rodziców pewne rzeczy są w ogóle no, poza już jakby pojmowaniem, tak? Bo to jest tak obce, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. To ten controlling, tak, gdzieś tam rzeczywiście kojarzy się raczej właśnie z tą taką ustrukturyzowaną firmą, taką tradycyjną, tak, gdzie ta funkcja controllingowa jest taka trochę jak taki bacik, który gdzieś tam dynta nad głową. A tutaj widzimy, że jest ten controlling realizowany właśnie poprzez to, co jest takie turkusowe, tak? Czyli samoorganizację, odpowiedzialność ludzi, branie pewnych ról na siebie, ich realizację. I to mi tak bardzo fajnie wybrzmiało. Także dzięki Ci za to, co pokazałeś. Ja tylko się chwileczkę włączę, bo mnie bardzo mi zarezonowało, jako że przez lata pracowałam w controllingu. To controlling, znaczy rozumiem, że mówiłeś, Łukaszu, bardziej o kontroli, a nie o controllingu, bo dobrze rozumiany controlling. Tak, mówimy o zarządzaniu, nie o pieniądzach, nie o finansach. Tak, tak jest w takim z poziomu finansowego i jest właśnie taką przestrzenią, w której można idealnie zacząć, w moim odczuciu, w wielu firmach właśnie wprowadzać praktyki turkusowe, bo to jest takie miejsce w organizacji, które łączy wiele ścieżek. I wszystkie miejsca w organizacjach, które łączą wiele ścieżek, mogą być takim właśnie taką przestrzenią, gdzie można trochę szersze spojrzenie na organizację i inne praktyki prowadzić. To takie, miałam dużą potrzebę obronienia swojej tożsamości w ramach turkusu. Super. Ale to też jest w ogóle ciekawe. Też jest, słuchajcie, trochę tak, że przecież ta odpowiedzialność, tak, którą ludzie biorą w organizacjach, nazwijmy je turkusowymi, też wiąże się właśnie z pieniędzmi, tak, też wiąże się z kasą, też wiąże się właśnie z tym, że te wynagrodzenia są jawne, że pewne zdarzenia w firmie, które wiążą się też z przepływami finansowymi, są jawne i że każdy tak naprawdę ma na to wpływ. Więc te wszystkie pojęcia, które znamy gdzieś tam z tych starych czasów, dziś właściwie one są wciąż, tak, wciąż funkcjonują, natomiast coś zupełnie innego się za nimi kryje. Takie mam też odczucie. A ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że zaczyna się kryć to, co miało się kryć na początku jako idei. Może tak być. Controlling się przerodził, mógł być rozumiany jako kontrola i mógł być tak wykorzystywany oczywiście, ale inicjalnie w moim odczuciu nie miał być tym, miał być źródłem informacji zarządczej. Mhm. I to jest może też taki kawałek. Spojrzałem na to zestawienie z miastami i to trochę wprowadziłem nas w błąd, bo po Warszawie pojawił się Poznań w lutym. W lutym był Poznań. I w Poznań to też chyba ciekawa historia i znowu Łukaszu do Ciebie, bo tutaj nie mamy Magdy, która w tej chwili jest opiekunem lokalnym Poznania, więc nie powie jak to było. Nie mamy też na dzisiejszym śniadaniu Adama, który to rozkręcał razem z turkusowym Poznaniem, więc Łukaszu znowu do Ciebie. A jak tam było w Poznaniu? No powiem szczerze tak, jak zacząłeś dzisiaj czytać agendę, to myślałem, że będziesz dużo mówił, a okazuje się, że to ja mam mówić. No z Poznaniem też była ciekawa historia. Nawet podwójnie, bo ja wtedy miałem jeszcze dziewczynę z Poznania, więc się wszystko bardzo dobrze układało. Podkreślam, że miałem, już nie mam, ale bardzo dobrze się to składało czasowo. Także był dobry powód, żeby jeździć do tego Poznania. Poznań jest bardzo szczególny, tam jest bardzo duża ekipa, bardzo rozbudowana struktura.
ja przez jakiś czas, zwłaszcza na początku, próbowałem być na bieżąco, ale tam się działo tak dużo rzeczy, że już nie nadążyłem, szczerze mówiąc. I aż w którymś momencie potrzebowałem się wylogować z tego Slacka, bo było naprawdę tego za dużo. Pewnie wrócę, ale nie teraz, za dużo też innych tematów. Z Poznaniem było tak, że rzeczywiście widzieliśmy, że tam już się coś dzieje. Ja miałem tutaj taką propozycję wraz z Gabi, żeby pierwsze co zrobić, jak już rzeczywiście no, Kraków jest i wygląda, że ludzie rzeczywiście się tym interesują, no to trzeba jak najszybciej przynajmniej zająć 5 miast, to znaczy Kraków, Warszawa, Poznań, Trójmiasto. Łódź nie była w tej piątce, ale była zaraz za tą piątką. Chodzi o to, że to są największe miasta, jak się tam coś zacznie, to reszta już idzie, że tak powiem. Też chodzi o to, że jak pewnie pamiętacie, no jest taka tendencja, że jak coś nowego wchodzi, typu MLM albo coaching, no teraz MLM czy coaching, w zależności z kim rozmawiamy, to albo jest to bardzo pejoratywne, albo wręcz negatywne. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, że coaching jest super, ja też polecam. Natomiast no, obawiałem się, to była moja taka wewnętrzna obawa, że ktoś bardzo szybko będzie chciał wypłynąć na haśle turkusowe organizacje, zrobić jakieś fajne w cudzysłowie oczywiście, warsztaty, połknij turkusową tabletkę, no i fajnie. No i opakował swój stary produkt nową nazwą i tak naprawdę wypalił temat. A to jest temat bardzo nośny i tak jak mówię, no ludzie potrzebują tej zmiany miejsca pracy, zmiany życia. Więc no, turkusowa organizacja jest takim hasłem, które rzeczywiście no, ma tą wartość. To jest jeszcze dalej nowe hasło. I są oczywiście organizacje, które dają przy ogłoszeniach o pracę, że to jest firma Blue Ocean i jest turkusową organizacją, no ale to jest po to, żeby przyciągnąć pracownika. No zawsze będzie jakaś tendencja, że ktoś będzie coś chciał z tego ubrać. Natomiast nam zależało, żeby to było otwarte środowisko. No i ja wierzę, że tak właśnie jest, dlatego też się spotykamy w takim gronie i otwarcie o tym rozmawiamy. Natomiast każdy działa tak, jak uważa i jest pełna transparencja i myślę, że no, jestem przekonany, że gramy do jednej bramki i każdemu zależy tutaj na postępie i wolności tak naprawdę. Czyli Poznań jest o tyle ciekawy, że tak jak Łukaszu powiedziałeś, w Poznaniu nie zaczęło się kręcić jak pojawiły się turkusowe śniadania, tylko wątek turkusowych śniadań został dopięty może źle, ale jest jednym z wątków, którym zajmuje się tak zwany turkusowy Poznań. Tak. I w związku z tym, jak patrzymy na ilość turkusowych śniadań w Poznaniu, w tej chwili nie jest to jakaś wielka, bo odbyło się 14, z tym, że jak z zasady w każdym mieście turkusowe śniadanie jest raz w miesiącu, różne podejście. No we Wrocławiu, tak jak Łukasz powiedziałeś, jest to stały termin, czyli drugi piątek miesiąca. W Łodzi to jest stały termin, pierwsza środa miesiąca. W pozostałych miastach jest różnie. W Poznaniu z zasady turkusowe śniadania są raz na dwa miesiące, a raz na dwa miesiące są meetupy popołudniowe. I bardziej się chyba na tym w tej chwili skupiają. Stąd aktywność w ramach perspektywy turkusowych śniadań po stronie Poznania jest troszkę mniejsza, mimo tego, że turkusowy Poznań był trzeci. Natomiast ja tak też z tej historii, którą Łukasz opowiada, tak staram się wyłuskiwać takie rzeczy, które gdzieś tam kleją tą turkusową historię w Polsce. No i to jest taka kolejna rzecz, która jest dla mnie ważna, oprócz jakby obok tego, że jakby trafiamy w moment tej rewolucji, od zmiany potrzeb, tutaj też ewolucji. Chociaż ja jednak wolę słowo rewolucja, ponieważ stary musi odejść po prostu, zwyczajnie. Już. I to teraz taka druga rzecz, która gdzieś tam mi się pojawia w głowie, to mimo tego, że wiesz, że ta sama organizacja, czy to budowanie jakiejś rzeczy, która ma się oddolnie dziać, ona też się nie dzieje sama, jakby to nie jest tak, że nie, jakieś magiczne myślenie, że to się samo będzie działo, nie? W sensie takim, że wy z Gabi mieliście jakąś wizję, mieliście jakąś myśl, mieliście jakąś też myśl strategiczną, nie? Właśnie po pierwsze to, że zacznijmy od dużych miast, od strategicznych jakichś miast, żeby to trwało, utrzymywało się i działo się dalej. A druga rzecz, którą gdzieś tam mocno usłyszałam, to jakby dbajmy o to, co nam, na czym nam naprawdę zależy, nie? Nie róbmy z tego propagandy i miejsca, gdzie będą spotykać się ludzie, którzy są jakoś mega jakoś dziwnie zakręceni albo chcą się sprzedać, tylko zróbmy miejsce, które naprawdę ma początkować zmiany, nie? To jest taka kolejna rzecz, która gdzieś mi tak klei tą turkusową historię, że jakby to się dzieje, to się kręci, ale są jakieś takie punkty, których mocno się trzymamy, o które mocno dbamy. To tyle z mojej strony.
Przy okazji, Magdo, jak zaczęłaś mówić, to ja tutaj udostępniłem nam zapisy wspólne zasady i wartości zespołu turkusowych śniadań. Łukaszu, kiedy w ogóle to powstało, pierwsza wersja? Bo tutaj mamy dokładnie sens istnienia turkusowych śniadań jako podnoszenie świadomości na temat turkusowych praktyk wśród ludzi, organizacji w Polsce poprzez tworzenie przestrzeni do dyskusji i wymianę doświadczeń w celu zmiany sposobu działania organizacji w Polsce. Tak, tak. Bardzo rozbudowane zdanie, które zawiera wiele rzeczy naraz. Natomiast no, to jest esencja, jak gdyby. To jest esencja, po co to naprawdę robimy. I też dbamy o jakość, to co przed chwilą było powiedziane. Zależy nam, żeby to było spójne środowisko i żeby rzeczywiście to było miejsce, gdzie ludzie mogą się wymieniać realnymi doświadczeniami. Raz, że no, nie chcemy, żeby to były jakieś rzeczy propagowane, które nie są z tym związane. Dwa, że no, zależy nam, żeby jednak się wpisać w ramy tej ewolucji. Ja uważam, że to jest jednak ewolucja. Rewolucje różnie się kończyły. To jest ewolucja, transformacja społeczna tak naprawdę, w której jesteśmy. I można w tym nawigować. To, co na co ja stawiam nacisk na śniadania we Wrocławiu, to spotkania z praktykami. I na ogół to są albo przedsiębiorcy, którzy już to robią i mogą się pojawić bardzo konkretne wtedy przykłady, albo są to praktycy troszkę z innych dziedzin, którzy dotykają turkusu i to jest trochę rzadziej, znacznie rzadziej, ale jak już jest, to jest bardzo takie, tak kosmiczne, że aż nieprawdopodobne, a jednak możliwe. I tak było na przykład rok temu w marcu była Agnieszka, która robi badania społeczne i pokazywała, jak społeczeństwo, jakie są tendencje w społeczeństwie, jak to się zmienia. To było oparte o Facebooka, ale to robiła bardzo konkretne badania przez firmę, która zajmuje się badaniami, więc to nie był Facebook, tylko to po prostu były bardzo, bardzo zaawansowane badania, bardzo szeroka też perspektywa na polskie społeczeństwo. A w tym roku to, co chcę zrobić i to się wydarzy za miesiąc i za dwa, to będzie jak mierzyć niemierzalne, czyli takie metryki w turkusie z projekt menedżerem, który no, robił projekty w skali kraju. Jest bardzo taką tęgą głową odmierzenia niemierzalnych rzeczy. Bardzo medialny, bardzo fajny gościu. Też bardzo polecam, tak, bo byłem na kilku wystąpieniach Marka i tak, za każdym razem na mnie robi duże wrażenie od strony merytoryki podejścia do prowadzenia projektu. Tak, i też z Markiem współpracuję w jednym projekcie dla bezdomnych i też widzę jego profesjonalizm i podejście, więc no, jestem pewien, że to śniadanie będzie zupełnie inne niż wszystkie i że będzie bardzo konkretne. Także nie ja cię jeszcze dołożę do tego, bo Marek jest w ogóle propagatorem też idei, która wchodziła i gdzieś się zagościła faktycznie w organizacjach. Może nie jest takim top of mind, jak wam powiem teraz nazwę, to że bo oczywiście ją będziecie znać, czyli teorii ograniczeń, tak? Która jest mega logiczną i która też w sobie zawiera takie elementy, które dla turkusu są bardzo przydatne, tak? I też jakby idea traktowania człowieka w teorii ograniczeń jest, tam nie ma ograniczeń, mimo że się znosi ograniczenia, bo to jest teorią ograniczeń, żeby te ograniczenia znosić. Więc taki standardowy styl zarządzania jest też postrzegany jako ograniczenie. Dokładnie. Więc to się idealnie wpisuje, no to są jak gdyby brakujące rzeczy, bo o ile mówimy o praktykach, którzy no, mogą zainspirować innych liderów, bo na tym nam zależy, żeby pokazać, że ta zmiana jest możliwa, to jeszcze warto tak świadomie, naprawdę świadomie nawigować w tej zmianie. Więc tego typu śniadania, gdzie jest pokazane, jak mierzyć niemierzalne, no zdecydowanie jest to coś, czego brakowało do tej pory. I też ja tak naprawdę no, czekałem, aż się ktoś pojawi na horyzoncie, kto będzie w stanie dobrze przedstawić ten temat. I ja wierzę, że tak, sami też potwierdzacie, że Marek jest taką osobą. I ja wierzę, że to będzie bardzo wysoki poziom spotkania. A za dwa miesiące będzie też zupełnie coś innego. I to też będzie troszkę zderzenie światów, bo będą dwaj prawnicy. I o ile świat prawa wiadomo, że ma swoje zasady i tak dalej, to jednak no, jest to zderzenie twardego prawa z taką organizacją elastyczną turkusową. I znalazłem dwóch prawników, którzy raz, że są tacy no, ludzcy po prostu, nie mówią językiem prawniczym. Dwa, że są bardzo nastawieni na te nowe zmiany. A trzy, że mają doświadczenia i takie, które są sukcesami i takie, które nie są sukcesami właśnie w kontekście organizacji turkusowych. Przynajmniej jeden z ich klientów jest organizacją, która wdrożyła holokrację i działa w holokracji. I oni tam już bardzo konkretne zmiany poczynili, więc pokazują
jak to ugryźć od strony prawnej. I ja szczerze mówiąc nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by się zajmował prawem i tak kompleksowo to rozwiązał, tak jak oni. Więc to też będzie bardzo praktyczne, będzie oparte na case'ach i to też będzie coś, czego nie było wcześniej. Wróćmy na chwilkę do historii. Kwiecień 2017, Wrocław. Ja przepraszam, bo jest jeszcze pytanie na czacie tutaj od Andrew, jakbyście napisali jaki Marek, o jakim Marku mówicie, bo to też jest taki zwyczaj, że gdzieś tam wymieniamy różne osoby, tak, bo no, jak jesteśmy już głębiej, to trochę wiemy. To więcej szczegółów jest na meetupie, na zaproszeniu do meetupa wrocławskiego. I tam jest pełna informacja też z wypowiedzią Marka. Ja bym to zaadresował Marek tam. Marek ma nazwisko jakieś? Kowalczyk. Kwiecień 2017 Wrocław, styczeń 2018 Warszawa, luty 2018 Poznań, marzec 2018 Kraków i marzec 2018 Trójmiasto. Jak to w Trójmieście się pojawiło? I tu pytanie, bo no Przemka w tej chwili nie ma, który pełnił rolę opiekuna lokalnego. Tam w tej chwili mamy zmianę. No i mamy na spotkaniu i Piotrka, i Adriana, którzy temat biorą na siebie. Jak tam panowie wypatrzycie? Czy wiecie, jak historia od początku? Bo od drugiego śniadania to już u was, no nie? Dzień dobry, tak. Przepraszam, że wcześniej się nie odzywam, ale jadłem śniadanie, bo to w końcu więc generalnie ja się pierwszy raz spotkałem z turkusowymi śniadaniami na meetupie w Gdańsku. Chyba Łukasz, ty byłeś na tym meetupie, tak mi się wydaje. Wtedy się poznaliśmy. I gdzieś tam po tym meetupie, ponieważ to było w Gdańsku, wiecie, jest zawsze taka, znaczy nie wiem, czy wiecie, ale jest taka antypatia między Gdańskiem a Gdynią. Jak zajrzycie na trójmiasto.pl i na komentarze, to się dowiecie, o co chodzi, że w Gdyni to tylko śmierdzi śledziami, a tam w Gdańsku to coś tam. Ja generalnie jestem z Gdańska, w sensie pochodzę z Gdańska, mieszkam w Gdyni paręnaście lat już, więc jest mi to zupełnie, nie wiem, nigdy tego nie rozumiałem. Więc tak naprawdę pojechaliśmy do Gdańska, no ale trochę było nam daleko, więc ja tak zaproponowałem po spotkaniu, że może my mamy taką przestrzeń w firmie, w Desmarcie na czwartym piętrze i że tak naprawdę fajnie by było może zrobić to u nas po prostu, że nie byłoby z tym problemu. No i rzeczywiście następne spotkania już i już następne spotkania się odbywały po prostu u nas w firmie. Więc tak to powstało. Prowadził to cały czas Przemek, który, no, powiem szczerze, był takim motorem tutaj i wszystko organizował i też świetnie pisze. Polecam jego bloga 12 pytań, kto nie zna jeszcze. Też podsumowywał te spotkania, zapraszał prelegentów. No my właściwie z Adrianem to się tak, znaczy ja tak czuję, że my trochę tak z boku byliśmy tego i trochę się temu przyglądaliśmy, chcieliśmy jakoś to wesprzeć. Oczywiście idea, to nie wiem, czy mam mówić, opowiadać jeszcze w ogóle swoją historię całą, to chyba nie, bo jak się rozgadam, to już nie skończymy. My Turkus robimy od, czy 4 lata niedługo będą. I to też się u mnie zaczęło od przeczytania książki pana Jeznacha, Szef, który ma czas, bardzo mi się ten tytuł spodobał, bo wtedy nie miałem czasu na nic. I teraz rzeczywiście mam go więcej, trochę. Od tamtego czasu dużo rzeczy się wydarzyło i dużo różnych ups and downs, więc na pewno mógłbym o tym, jakby ktoś chciał tam się wymienić, to ja chętnie też pogadam, bo tutaj zresztą z Adrianem co jakiś czas mamy takie rozmowy z przedsiębiorcami, może trochę w naszej branży IT bardziej, ale bardzo chętnie się też wymieniamy jakby doświadczeniami. W tej chwili jesteśmy w takim miejscu, że mamy otwarte wszystko w organizacji, każdy może podjąć dowolną decyzję, a czy podejmuje, to już jest inna sprawa, bo z tym braniem odpowiedzialności to pewnie wiecie, jak jest, czasami jest trudno,
I tak naprawdę dążymy jeszcze do otwarcia wynagrodzeń i teraz jesteśmy już na ostatnim etapie, ta pandemia nam nie pomogła z wyznaczaniem wartości. Tutaj zrobiliśmy takie warsztaty ze wszystkimi iteracyjne, to strasznie długo trwało i było męczące, ale dotarliśmy do momentu, w którym mamy jakieś wyznaczone wartości, ale teraz jeszcze chcemy wyznaczyć zachowania do tych wartości. I jak to nam się uda zrobić, to myślę, że przejdziemy do wyznaczania jakiegoś tego why, po co to robimy i o co nam chodzi. Po parunastu latach, bo organizacja The Smart ma w tej chwili 17 lat, to trochę jest dziwne, że nadal tego nie ma, ale nigdy tak nie było. Takie... Słychać mnie? Teraz ten. Tak, dawaj. Ja tylko ten, bo no. Chyba Andrzej jest zbyt miły, żeby ci przerwać, ale wydaje mi się, że pytanie było o historię turkusowych śniadań, a nie do smartu. Adrian, dzięki. Chyba ten. Znaczy ja tylko dopowiem, może troszeczkę, jeżeli włączę się na chwilę, bo się zatrzymałem. Dawaj. O, coś nie ten. Mój telefon odmawia włączenia wideo, nie wiem czemu. No dobra, to będę na dźwięku. Tak, że my byliśmy od pierwszego, ale taką ciekawostkę jeszcze dopowiem, bo to może nie jest standardowe, że od pierwszego spotkania też na turkusowych śniadaniach były dziewczyny z LPP. To było dla mnie zaskoczeniem, bo wydawało się taka jedna z większych korporacji obecnie w Polsce i tego typu ruchy niekoniecznie są mile widziane w korporacjach. I tam jest bardzo ciekawe, jakbyście chcieli kiedyś zgłębić, to mogę przekazać kontakt. Bardzo ciekawa sytuacja, bo tam po prostu kilka dziewczyn z jednego działu zaczęły oddolnie te praktyki wdrażać, bez jakby ze zgodą prezesa, ale z nieprzychylnością prezesa. Mhm. I prezes powiedział, że on w to nie do końca wierzy, ale jakby daje im tą autonomię, żeby w pewnym obszarze spróbować. I one rzeczywiście ciężko walczyły o to, żeby pewne rzeczy zmieniać w jakimś tam części, powiedzmy, nie wiem, to jest może 5% organizacji, więc też ciekawa sytuacja, że jakby pomimo tego, o czym się mówi, że musi być tam z góry zawsze nadanie, żeby to działało, to one twardo walczą i próbują u siebie coś tam zmieniać, nie? Pewne praktyki wdrażać, autonomię zwiększać i tworzyć te zespoły samozarządzające się. Tak, jeżeli ci mogę, Adrian, dodać, bo ja akurat z LPP pracowałam, z tym, że w Krakowie akurat, z markami krakowskimi. Tam faktycznie, tam jest bardzo fajny przykład tego, jak to może promieniować, jak jest fajne, tak? Czyli jak praktyka, która w jednej, bo zaczęło od jednej marki, pracować z jedną marką, jak ta zmiana kulturowa w jednej z marek zaczęła potem być na tyle atrakcyjna, że inne marki przychodziły, więc my też tak chcemy. Więc to jest takie fajne pokazanie tego, jak można stworzyć taką przestrzeń inną, nawet bardzo dużej organizacji, która może właśnie niekoniecznie chce zmieniać flagę na turkusową od razu na całym okręcie, tak? Natomiast jak takimi codziennymi praktykami, które ktoś chce i ma takie samo zaparcie, żeby wdrożyć, można rozpocząć zmianę w 10-tysięcznej organizacji. Mhm. Ja też jeszcze powiem taką rzecz, którą nie wiem, czy można nazwać negatywną, ale jeśli chodzi o turkusowe śniadania w Trójmieście, że my jesteśmy jedną z niewielu społeczności, gdzie nie wykształciła społeczności, gdzie turkusowe śniadanie, gdzie nie wykształciła się społeczność, bo w zasadzie ja z Przemkiem i z pomocą Ducha najwięcej, no wiadomo, Przemek najwięcej, no ale powiedzmy z naszą pomocą pracowaliśmy nad organizacją. Ale tak naprawdę nikt nie był w to zaangażowany i myślę, że to była przyczyna też, że Przemek zrezygnował, bo po prostu zabrakło mu czasu, energii i motywacji, bo nie czuł pewnie tego wsparcia takiej właśnie społeczności i to jakby nie nakręcało się dzięki temu, żeby to robić razem. Oczywiście ciekawą rzeczą Łukasz powiedział, że no też Przemek nikogo nie zapytał, czy potrzebuje pomocy. My też nie zapytaliśmy nikogo na turkusowych śniadaniach. To jest jakby ważny case i myślę, że to jest rzecz, którą można nadrobić, żeby zapytać, bo możliwe, że są u nas z tych osób, które regularnie przychodzą, takie osoby, które chętnie pomogą, bo po prostu nikt ich nigdy nie zapytał, czy chciałyby. Jedynie Przemek zawsze rozmawiał z nami i to jakby staraliśmy się w miarę możliwości wspierać, ale jakby rozumiem to, że po dwóch latach
ciężkiej pracy, bo to była ciężka praca Przemka, którą robił, bez jakiegoś biznesowego takiego, że tak powiem, uzasadnienia. Robił to, bo to było zgodne z jakimiś jego wartościami. Chciał się też w tym rozwijać, no to po prostu się wypalił, więc taka może przestroga też, że po prostu, że jeżeli ktoś nie pyta, to żeby może rzeczywiście też z drugiej strony czasami zapytać, czy taki lider nie potrzebuje naszej pomocy, bo może gdybyśmy bardziej Przemka przycisnęli, to byłby dalej z nami, tylko może po prostu w mniejszej roli, a tak wydaje mi się, że po prostu w tej roli się wypalił, bo za dużo miał na głowie. Ja myślę, Adrian, że to jest bardzo ważne, co mówisz, bo no, generalnie faktycznie czasem trzeba dać po prostu ludziom sygnał, że potrzebujemy pomocy, bo na przykład jeżeli może ktoś jest zainteresowany, może ktoś chce nas wesprzeć, ma jakieś pomysły, bo no, na przykład też z taką informacją, że bo na przykład jeżeli nikogo chętnego nie znajdziemy, to nasze śniadania po prostu mogą przestać dalej funkcjonować, tak? I to też może jakoś uruchomić ludzi. Chyba, żeby nie docierać do takiego momentu, w którym właśnie już mówimy, o, to już jest koniec, doszedłem do ściany i właściwie już mi się nie chce po prostu tego prowadzić i tyle. No i też jest jedna rzecz, bo tutaj Adrian pewnie nie wiesz albo nie pamiętasz, bo ci może mówiłem, że na jakimś tam którymś z ostatnich tych śniadań chyba właśnie wspomniałem, bo ja się trochę zająłem takim, no trochę promocją tego, w sensie, żeby po prostu też mówić o tych rzeczach, bo Przemek nagrywał, no teraz nie wiem, chyba nie nagrywa, nagrywał podcast, my też z Adamem tutaj z Poznania nagrywamy podcast i no jakby, żeby to też promować, po prostu pokazywać wśród tej, bo my tego nie robimy po prostu dla siebie, tylko też robimy po to, żeby to ktoś słuchał, no to jak się to robi po to, żeby tylko dla siebie, że tak powiem, do szuflady, no to trochę ciężko jest później jakby uzyskiwać z tego jakieś nawet satysfakcję taką wewnętrzną. Więc ja trochę promowałem to i były takie głosy, nawet z kilkoma osobami po spotkaniu, po turkusowym śniadaniu rozmawiałem, że fajnie jakby pomogli na przykład przy prowadzeniu gdzieś tam fanpage'a i tak dalej, no ale to jakby no nie zadziało się, nie? To znaczy, no później mieliśmy pandemię i tu, no to też wiadomo, ale druga sprawa jest taka, że to też nie można, ja o tym czasami zapominam, Adrian mi gdzieś rozmawiając z Adrianem sobie przypominamy, że to nie można raz, nie? Że to jest tak, że czasami no trzeba jednak, jak ktoś poprosisz o pomoc, a nikt się nie zgłosi, no to nie znaczy, że za drugim razem ktoś ci nie pomoże. No i a mamy często tak, że właśnie ktoś tam nam się pytamy, a ktoś po prostu nie ma teraz tej przestrzeni. Więc jakby ja próbowałem ostatnio zrobić trochę bardziej właśnie to trochę marketingowo, nawet przygotowaliśmy takie plansze tam na Dzień Dobry, które promowały trochę nasze podcasty, właśnie pokazywały różne rzeczy. Myślę, że tutaj można było też dużo zrobić w kierunku tego, żeby pokazać, że no jesteśmy już jakąś tam organizacją całokrajową, a nie tylko tutaj z ludźmi. Czyli właśnie to, co teraz gdzieś tam zobaczyłem u was, ten dokument pokazujący na ostatnim spotkaniu, tak? Andrzej, pokazywałaś. Więc no fajnie, to pewnie chcielibyśmy robić. Tak. Ja mam taką refleksję, że my jako turkusowe śniadania też przeżywamy pewną ewolucję w kierunku turkusu, tak? Też trochę od indywidualizmu do właśnie dzielenia się, do tego, żeby dojrzeć do tego, że większą wartość czerpiemy z tego, że się podzielimy, że zrobimy coś wspólnie, że zaczniemy się pokazywać wspólnie. Myślę, że też, to też jest coś takiego bardzo dla nas uczącego i dla całej społeczności. Tak, jako taki. Taka jest refleksja na tym etapie. Mhm. Też mi się wydaje, że jakoś tak budujemy swoją tożsamość w tym sensie, że jakby to jest takie charakterystyczne, bo to już któryś raz słyszę, jak rozmawiałam
jak się z Dominiką szykowałyśmy na wywiad o turkusowych śniadaniach w Polsce i w Łodzi, to miała to nasza pierwsza myśl z Dominiką, czy tam druga, czy trzecia, ale jedna z tych początkowych była taka, że my w sumie od początku w turkusowych śniadaniach w Łodzi nie byliśmy. Jak rozmawiałam z tobą, Paulina, to też było tak, że ale ja byłam taką, raczej na początku byłam satelitą, nie byłam od początku, nie? Tutaj jak chłopaki mówicie z Trójmiasta, to też no był Przemek, my byliśmy tak z boku, ale tak naprawdę no nieważne, czy byliśmy pierwsi, czy byliśmy drudzy, czy czwarci, jakby jesteśmy, uczestniczymy w tym, budujemy to i ale jednak gdzieś tam ta myśl, że ja tutaj nie byłam od początku, jednak się taka u nas myśl pojawia. Mi się wydaje, że to jest też jakiś taki fenomen albo jakiś taki element, który pokazuje, że jakąś tam świadomość buduje, przynajmniej dla mnie to jest tak, że ja sobie to tak układam w głowie, że jakąś tam świadomość, tożsamość swoją turkusową buduję, że to nie ważne, która ja przyszłam, ważne, że jestem, że mnie to inspiruje, że mam przestrzeń, to działam i tyle, nie? Żeby też to w tych naszych słuchaczach otwierać tam taką myśl, że to nieważne, że przyszedłam na pierwsze śniadanie, jestem tu pierwszy raz, ale jak mnie to kusi, jak mam jakiś pomysł, to wnoś, bo jest na to otwartość i jest za to wdzięczność po prostu. I trochę pewnie tutaj w tym obszarze musimy nauczyć się działać, nie? Jak tą przestrzeń właśnie otwierać dla tych, którzy słuchają, tak żeby oni mieli poczucie, że ale ja tutaj nie byłem na początku, więc może jeszcze nie mam prawa, może jeszcze muszę się przyjrzeć i tak dalej. Tak jak Magda właśnie mówiłaś, to ja tutaj jeszcze raz udostępniłem ten dokument turkusowych śniadań globalnie, czyli wspólne zasady i wartości. Jedna z wartości, która tutaj u nas jest, to służebność, servant leadership, ze zrozumieniem takim, że służymy sensowi istnienia turkusowych śniadań, budując coś większego i ważniejszego od nas samych. Czyli nieważne, kto zaczynał, a kto jest teraz, ważna jest idea i zaangażowanie wszystkich, tych, którzy chcą ją wspierać. To nie zmienia faktu, że warto znać to, jeżeli część osób, są różne osoby, tak? Takie, które wejdą i zaczną działać, a są takie, które potrzebują zobaczyć, jak to się działo, więc myślę, że to nagranie, które będzie opowiadające trochę historię turkusowych śniadań, jak to po kolei powstawało, będzie też takim fajnym materiałem i archiwum do tego, że jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to powstawało, to niekoniecznie musi wysłuchiwać albo dzwonić do wszystkich po kolei, tylko mam w jednym miejscu zgromadzonych wszystkich, więc ja mam olbrzymią ciekawość, co było następne, jeżeli już nie nas to skończyło. Następne mieliśmy, tak jak patrzę po datach i uruchomieniach, pewną przerwę, ale tego, co nie widać, to na pewno się działo. Między innymi w Łodzi były rozmowy, zanim w ogóle wystartowało. Natomiast w sierpniu pojawiły się śniadania w dwóch miastach. Najpierw w Katowicach i to było 14 sierpnia 2018 i w tym samym miesiącu w Rzeszowie 20 sierpnia. Katowice były dość ciekawe, bo jak do tej pory był tylko jeden tak zwany opiekun lokalny, który liderował, w Katowicach pojawiło się dwóch chłopaków, Dawid Sienkiewicz i Dominik Nowak, którzy powiedzieli, nie, my jesteśmy razem opiekunami lokalnymi. Nie ma Gabi, Łukasz, znowu do ciebie. To jak to było w Katowicach? No ciekawe dzisiaj spotkanie mamy. To rozumiem, mam chyba taką rozgrzewkę przed wieczornym spotkaniem. Może zanim przejdę do Katowic, to jeszcze dopowiem jedną rzecz o Trójmieście, bo zaczęliśmy tak naprawdę tą opowieść od tego, co Piotrek mówił, Adrian, ale jeszcze jest jak gdyby krok wstecz, to znaczy jest Przemek, no i Przemek bardzo prężnie działał, a on prężnie też działał zanim turkusowe śniadania zawitały do Trójmiasta, czyli analogicznie on już miał taką wewnętrzną potrzebę, żeby zacząć badać ten temat i dzielić się tymi rzeczami. I ja trafiłem na jego bloga 12 pytań i to było na etapie, kiedy jeszcze w Trójmieście nic nie działaliśmy. Gabi też trafiła na jego bloga, ale tak jakby widziałem tylko, że rzuciła kiedyś komentarz, napisała jakiś komentarz pod jego artykułem i ja też napisałem komentarz. I ja się jej pytam, czy ona czasem nie rozmawiała już z Przemkiem, czy na przykład on nie chciałby robić takich wydarzeń, a ona nawet nie pamiętała, że była na takiej stronie, po prostu wyleciało jej to z głowy, więc ja doszedłem do wniosku, że to jest idealny moment, żeby zapytać się Przemka, czy chciałby takie spotkania prowadzić. I Przemek był trochę zdziwiony, nie spodziewał się tego, ale z drugiej strony był zaintrygowany, no bo bada ten temat, dzieli się tymi pracami, ale nie myślał o organizowaniu spotkań, więc zaproponował mi, żebym przyjechał do Trójmiasta, zorganizował takie śniadanie, żeby on mógł zobaczyć, jak to wygląda i wtedy zacząć.
I powiem wam, że to wyglądało tak, że ja przyjechałem, zrobiłem to śniadanie. Gabi wtedy nie mogła uczestniczyć. I wtedy Przemek tak naprawdę siedział i cały czas notował, ale jego notatki były bardzo, bardzo skrupulatne. Powiem wam, że nie wiem, ile tam postów powstało po tym śniadaniu. Raz, że to było też bardzo takie ubogacające spotkanie, bo było dużo ludzi z różnych firm i była bardzo, bardzo bogata perspektywa na wiele tematów, więc tam naprawdę był ten materiał bardzo taki unikalny. Natomiast Przemek ma ten taki talent do opisywania rzeczywistości w bardzo taki skrupulatny sposób i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest bardzo dobry. I rzeczywiście podjął się tego wyzwania i robił to przez 2 lata, ale tak jak też padło wcześniej, miałem wrażenie, że tak jak w sumie ja też podobnie we Wrocławiu, robił to głównie sam. I o ile Adrian z Piotrkiem byli, to wspierali go, natomiast Przemek miałem wrażenie, że bardzo dużo rzeczy brał na siebie. I w którymś momencie doszedł do wniosku, że to jest chyba za dużo. Ale muszę wam powiedzieć, że Przemek jest bardzo dobry w tym, co robi i mam nadzieję, że jeszcze wróci do nas w takiej czy innej formie. Natomiast wielka, wielka robota po jego stronie. Także to muszę dodać, żeby nie było. Bez dwóch zdań. Tak, bez dwóch zdań. Katowice. Ja też. Katowice. Chciałem powiedzieć, że tak, bardzo dużo, ale dzisiaj z perspektywy czasu trochę żałuję, że... Znaczy, żałuję. Po prostu też jakby ja nie czułem tego, że on potrzebuje tego wsparcia, nie? Gdzieś tam pomocy. No i tak to wyszło. Koniec. To jest ta kwestia jak we Wrocławiu. Ja po prostu nie komunikowałem swoich potrzeb, bo nawet nie myślałem o tym. Być może to jest bardzo podobna sytuacja tutaj. Ale to już jest kwestia innego rodzaju. A jeżeli chodzi o Katowice, powiem tak, ja tam nie byłem na tym śniadaniu, widziałem tylko zdjęcia. Chłopaków też poznałem, ale bardziej na zasadzie, kiedy robiliśmy jakieś spotkanie organizacyjne w Warszawie. Także nie wiem za dużo szczegółów, to na pewno Gabi by dużo powiedziała. Wiem, że chcieli to robić we dwóch i ja to bardzo dobrze rozumiem, bo jak ja przyjechałem do Wrocławia, to miałem też takie nastawienie, przyjechałem z moim przyjacielem, wspólnikiem i zarówno jeszcze moim wujkiem, który jest 2 lata młodszy ode mnie i to było po prostu budowanie od zera we dwóch. Nieważne były koszty i nieważne były jak gdyby przeciwności, trzeba było mieszkać w samochodzie, to trzeba było mieszkać w samochodzie, ale osiągniemy ten sukces. Więc ja miałem wrażenie, że tam była bardzo podobna energia. Ja to doskonale rozumiem, że jak działamy we dwóch, to działamy we dwóch. Jak trzeba mieć wspólne konto, to trzeba mieć wspólne konto. No i to też jest taka wtedy ultratransparentność. Więc myślę, że oni na podstawie tego, jak pracują u siebie w biznesie, doszli do wniosku, że to jest świetny model, taki ustrukturyzowany i chcieliby też to propagować w swoim mieście. Ale w pewnym momencie miałem wrażenie, że być może za dużo to wymagało, w sensie angaż czasu i pracy jednak był zbyt duży dla nich. Może, nie wiem. Natomiast na razie są zawieszeni. Myślę, że jeszcze wrócą do tematu, ale być może to nie jest ten moment. Ja myślę, że tam znowu bariera, na którą chłopaki się nadziali, to na to, że plus, było ich dwóch, minus nie zbudowali społeczności, a może nie dali sygnału i tak dalej. Bardzo ładnie prowadzili turkusowe śniadania w ramach 2018 roku, bo jak zaczęli w sierpniu, to miesiąc po miesiącu te śniadania się odbywały. Rok 2019 nic. To też wynikało z tego, że tu taka informacja, Piotrze, Adrianie, do was, tam panowie prowadzili wspólnie jedną firmę i szczerze powiedziawszy, ta firma i rozwój tej firmy to był główny argument do tego, że nie mogą jednak się poświęcić dalej. No i to zagrało, że tamto zostało zamrożone, aczkolwiek jeden i drugi jest w ramach fundatorów Fundacji Turkusowe Śniadania, tak? To mniej więcej tak wygląda. I to znowu jakby wraca to pytanie, nie? Jak i komu przekazać pałeczkę? Turkusowej sztafecie, nie? Tak, słucham tych opowieści i przewija się ten wątek właśnie, że ludzie wchodzą, jakby konkretne osoby tutaj są wymieniane w konkretnych lokalizacjach, wchodzą jak gdyby w tą aktywność, tak, niosą ten, nie wiem, rozpalają ten kaganek, niosą go i w pewnym momencie się okazuje, że nie niosą, ale go dźwigają, tak, bo na początku jest też ogromna pasja, to znaczy myślę, że
każdy pewnie w jakimś stopniu, kto się spotkał z tą ideą turkusu, czy pełni, tak, czyli tej całej zmiany też, o której Łukasz mówiłeś na początku, każdy gdzieś tam przeszedł przez taką fazę jakby zachwytu i właśnie chęci, bo to tak bardzo odpowiada na nasze głębokie potrzeby, że no to trochę jest na zasadzie zadzieram kiece i lecę, nie? I po prostu nie patrzę w tym momencie, co odkładam. Jestem tu i teraz, działam na takim dużym dopaminowym haju. I nie rozglądam się za kimś, czy w ogóle ktoś ze mną biegnie obok, czy nie wiem, pomoże, nie pomoże, podniesie mnie, jak się potknę. Ba, nawet nie konsultuję czasami, bo tak bardzo jestem jakby przekonana gdzieś tam, tak, że to, co chcę powiedzieć innym, jest tak fajne i tak cenne i tak wartościowe, że nawet nie myślę o tym przekazaniu pałeczki, tak? Nie myślę o tym, żeby tworzyć społeczność, żeby budować zespół, żeby się tym dzielić nie tylko na zasadzie ja powiem światu, tak, i poniosę do świata i zakomunikuję światu, ale żeby się tym dzielić tu i teraz, tak na brzydko mówiąc, operacyjnie, tak, żebyśmy to nieśli wspólnie i potem faktycznie gdzieś się ten ogień, tak, troszeczkę przygasa, pojawiają się też, no bo wszyscy w większości, oprócz tego, że działamy w turkusowych śniadaniach, mamy jakieś inne swoje też światy, w których też nasza obecność, tak, i aktywność jest potrzebna. Ci, którzy prowadzą jednocześnie firmy, tak, no to tym bardziej dziś w pewnym momencie jest decyzja, no, czy zajmę się bardziej firmą, czy dalej będę biegła z tym kagankiem. I rzeczywiście jak nie ma tego zespołu, to jest, myślę, duży taki koszt też ludzki, tak? Takiego przemęczenia i nie zmęczenia ideą czy utratą wiary w ideę, ale właśnie takiego zwykłego przemęczenia organizmu, że już nie mam siły dalej tej wartości, tak? Dawać światu, dzielić się nią, bo po prostu jest zwykłe ludzkie zmęczenie. A dla mnie propagowanie idei turkusu, czyli to, co też Andrzej w tym dokumencie jest, tak, ten sens istnienia śniadań, to jest jednak bieg długodystansowy. I umiejętne rozłożenie sił, podzielenie tych sił wydaje mi się być kluczowe dla końcowego sukcesu. Chyba, że jesteśmy profesorem Wigle, który od 22 lat organizuje swoje spotkania. No tak, ale wiesz, no dla mnie akurat tak, profesor tak. Blikle to troszeczkę się mieści między, że tak powiem, no jednak w jakimś sensie ogrzewanym kotletem, tak, a rzeczami nowymi i też pewnym rozwojem osobistym, który zrobił od czasu, jak w ogóle startował, więc okej, tak, ale to... Nie jednak wyrazy uznania, bo przez 22 lata utrzymać tą profesorię. Tak, tak. No tak. Jest naprawdę też szapoba. Natomiast też to, co mi jakoś tak buduje taką myśl, bo też jakby dużo mamy takich myśli jakby właśnie o tym wyczerpaniu, o tym wypaleniu, że to trudno, że jakby no miasta się budują, potem chwilę zawieszają, bo gdzieś tam, tak jak fajnie Gosia to nazwałaś, tam utykamy, nie, w tym, tą kiecą zadartą, po prostu zmęczeni, już gdzieś tam zatrzymujemy się. Ale też to jest ta wartość, którą dzisiaj dostrzegam tego spotkania, że jakby budujemy, ja sobie też buduję świadomość, że w sumie w tej sztafecie nie jesteśmy sami, w sensie, że to jest sztafeta wielomiejska, ogólnopolska i że właśnie mamy ten czas koronawirusa i możemy myśleć o tym, jak się właśnie zonline'ować i jak się jakieś miasto gdzieś tam zawiesza, to jak to miasto podtrzymywać ten ogień, właśnie budując taką ogólnopolską zespołowość i społeczność, ale też taka myśl, która mi też towarzyszy i słucham tego, to u mnie jest tak, że duża energia się pojawia, kiedy właśnie pojawia się kolejna historia, kolejnego praktyka, osoby, która doświadczyła, próbowała, wprowadza ten eksperyment i jakieś wnioski z tego eksperymentu ma i moim zdaniem to jest taka rzecz, która jakby mocno jakby podtrzymuje ten ogień, nie? Że ze śniadania na śniadanie, czy to u nas w Łodzi, czy też w innych miastach, pojawiają się osoby, które wchodziły w ten eksperyment, po prostu mają jakieś przemyślenia z poziomu praktycznego, coś co im wyszło, coś co im nie wyszło i to jest też taka chyba siła tego
turkusu, że on się kręci, że jakby to nie jest jakby teoretyczna nasiadówka, że my sobie tutaj siadamy i sobie marzymy, co by było, gdyby te jednorożce po tej łące biegały, tylko jednak pojawiają się ludzie, którzy jakoś z rzeczywistością się zmierzyli, jakieś doświadczenia mają, mieli swoje porażki i że to jest jednak duża wartość w ogóle tego turkusowych śniadań, że to się w dużej mierze opiera na sympatykach i praktykach. I to jest moim zdaniem też ta rzecz, która jakby podtrzymuje to, że od tej pierwszej idei, którą Łukasz i Gabi zapoczątkowali w tym 2017 roku, mamy rok 2020, i to się dzieje mimo wszystko, nie? I te miasta powstają i my dyskutujemy i rośniemy. Się dzielimy. I rośniemy, tak. To tyle tak chciałam wrzucić. Katowice były w sierpniu i w sierpniu, praktycznie 6 dni później, był Rzeszów i tam było pierwsze śniadanie, które organizowała Iza Zech. Też nie mam większej informacji, oprócz tego, że też śniadania były organizowane w 2018 roku przez 5 miesięcy i od 2019 niestety już nic. Łukaszu, coś więcej w temacie, jak to w Rzeszowie wylądowało? No to jest o tyle ciekawa historia, że no, wtedy mnie nie było na śniadaniu, ale Rzeszów ja znam no, co najmniej dobrze, dlatego że ja też tam mieszkałem przez pewien czas i to było też miasto, z którego wyjechałem do Wrocławia. I znam tych ludzi, mówię o organizatorach różnych wydarzeń w Rzeszowie, całkiem dobrze, więc jak widziałem zdjęcia uczestników, to praktycznie znałem tych ludzi, więc nie musiałem być na spotkaniu, żeby wiedzieć, jaka być może tam była energia. Bardzo fajni ludzie, polecam Rzeszów generalnie nawet na weekend wyjechać, zobaczyć. Jeżeli chodzi o same śniadania, no miałem wrażenie, że po prostu zabrakło lidera lokalnego. Ja tam znam sporo osób i proponowałem bardzo konkretnym osobom, jednej dokładnie, która wiem, że dałaby radę i że też się wpisuje bardzo dobrze w turkus. Natomiast no, znając tą osobę, ona ma dużo projektów na głowie i to by było znowu o jeden za dużo. Także wolę poczekać, aż albo się zwolni u tej osoby miejsce na kolejny projekt, albo się ktoś nowy zgłosi. Natomiast jest tam przestrzeń, są ludzie chętni, ale jako liderzy wspierający. Także jest przestrzeń, są liderzy wspierający, ale brakuje głównego lidera, który chciałby się zaangażować na 100%. Natomiast jak najbardziej jest tam przestrzeń i są ludzie chętni. Z mojego doświadczenia, bo ja bywam w różnych miejscach, bo to fajnie zobaczyć, jak w różnych miastach śniadania są organizowane w różny sposób. Więc jak bywałem w Krakowie, to część ludzi z Rzeszowa krąży w tej chwili wokół Krakowa i tak, próbuje tak. Zobaczyć, co jest. Zresztą podobny wątek tutaj z Piotrem Janulkiem, z Tobą Piotrze, że poprzez Kraków powstał chyba Cieszyn, ale do tego jeszcze dojdziemy. Wrzesień. 5 września. Pierwsze turkusowe śniadanie w Łodzi. I historia w Łodzi nie jest taka, jest raczej dwuwątkowa, bym powiedział. Tutaj Paula jesteś. Jestem, cześć. Turkusowe śniadania w Łodzi nie pojawiły się dopiero we wrześniu. Turkusowe śniadania, ale w zupełnie innej formie, były rok wcześniej. One powstały na bazie inicjatywy Beaty Gumińskiej-Wojtczak, bo chyba maj 2017 takim wydarzeniu, nie pamiętam nazwy, gdzie Beata mówiła o... Tydzień przedsiębiorczości, Andrzej. O, właśnie. I Beata miała takie wystąpienie na temat turkusu, czym to jest, jak to się gryzie i tak dalej. I potem wyszło, że o, to może warto pociągnąć temat. Paula, jakbyś mogła powiedzieć o tych wcześniejszych, preśniadaniach, dwa słowa. No, ja bym powiedziała, że w ogóle geneza jest bardzo podobna, mam wrażenie, jak we wszystkich miastach z tego, co słyszę, że to jest dość podobna historia się dzieje. My się po prostu tam spotkaliśmy jako ludzie, którzy poszukują więcej informacji na tym temacie, w tym temacie. Albo gdzieś tam ktoś czuł, że to jest jemu bliskie, albo już tak po prostu żył, albo szukał, albo coś go tam przyciągnęło, że chciałby, że właśnie jak magnes, że chce coś więcej o tym się dowiedzieć i że niektórzy po prostu odkrywali, że to się nazywa turkus. I pamiętasz, Andrzej, na tym tygodniu przedsiębiorczości miał po prostu, to miał być tylko jeden taki wykład,
ale było tak interesujące, że stwierdziliśmy, że chcielibyśmy więcej części, tylko czasu nam zabrakło. I stąd Beata wpadła na pomysł, żeby zrobić takie cykliczne spotkania. My się spotykaliśmy jeszcze intensywniej, bo my się spotykaliśmy raz w tygodniu przez od listopada. Pół roku? Tak, chyba tak, od listopada do skończyliśmy w sierpniu. I później, no, chwila była tylko ta próżnia, którą zaraz wypełniły śniadania we wrześniu, które u nas się zaczęły, bo my skończyliśmy w sierpniu na okres wakacji, ale w tym momencie już się pojawia informacja, że te ogólnopolskie turkusowe śniadania też będą się u nas, my będziemy tworzyć. I podobnie było, że też było hasło i żeśmy się przecież skrzyknęli wszyscy razem, później spotkanie w Sky Hubie, no to robimy. I tak się po prostu zaczęły robić, więc myślę, że jest wszędzie podobnie, czyli potrzeba ludzi, którzy chcą się spotykać i to słyszeliśmy, że właśnie tak we Wrocławiu było, czy w Krakowie, czy u nas w Łodzi, czy w Trójmieście. Czasem może gdzieś ktoś zainicjuje, że słuchaj, ty to, i tak to robisz, to może po prostu się przyłączasz. Ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że ktoś, kto nie czuje się tym, zaczyna zajmować albo trafia jakoś zupełnie z przypadków w takie miejsca. Tutaj nie ma przypadków, tak mi się wydaje. Te pierwsze śniadania, które organizowała Beata, miały troszkę inną formę. One były nastawione na konkretną zmianę w biznesach albo w zakładaniu biznesów dla osób, które uczestniczyły w tych śniadaniach. Tak, Andrzej, ale wydaje mi się, że tam po prostu to też było tak ewolucyjnie, że nie było może aż tak bardzo jakichś założeń, to się po prostu tworzyło. Akurat tak się ukierunkowaliśmy i chyba to też było i za potrzebą i Beaty jako osoby, która chciała się dzielić i miała i taki pomysł proponowała i też osób, które uczestniczyły, że akurat my wtedy potrzebowaliśmy. To było takie bardziej indywidualny nasz rozwój w turkusie, bym powiedziała. Każdy sam pracował sobie na swoim rozwoju, byciu turkusowym. Natomiast w tych spotkaniach właśnie mi brakowało tego, co dały mi turkusowe śniadania te nasze ogólnopolskie, w tej formie, którą znamy. Czyli dzielenia się ze światem i właśnie takiej wymiany, słuchania ekspertów, prelegentów, jakichś spotkań w szerszej grupie, a nie w takiej bardziej mastermindowej, którą my wtedy tworzyliśmy. Tak, dokładnie. Taka forma bardziej zamknięta, mastermindowa, bardzo ładnie to nazwałaś, tak. Więc rewelacja, dla mnie to była taka pełnia, w ciągu roku doświadczyć jednego i drugiego tak do 100% uzupełnienia. Ten wątek pierwszy po prostu się zaczął i potem się zakończył. Wątek turkusowych śniadań, tych, które w tej chwili znamy, zaczął się poprzez kontakt Tomka Szera, ale nie tylko Tomka, też Damiana Karwowskiego z Gabi w ramach TEDxu, który był chyba w czerwcu 2018 roku w Łodzi bodajże. I z tego wyszedł formalny kontakt bardziej Tomka, który pociągnął na fejsie, rzucił temat, hej, kto jest zainteresowany. I tam zainteresowanie zgłosiłem ja, tu Paula. Jeszcze historycznie patrząc, bo sobie zaznaczyłem, Kasia Fulko, Damian Karwowski, Tomek Szer, to właśnie ojciec założyciel, można powiedzieć, tych śniadań. Jeszcze w ramach tych rozmów Gabi rozmawiała też z Pauliną Gocało, to do tej grupy dołączyła Paulina Gocała. I w ramach tych ustaleń wyszło nam, że startujemy 5 września. I na bazie tego wyszło nam, że warto, żeby był stały termin i ponieważ 5 września wyszło, że to jest środa, pierwsza środa miesiąca, to potem w sumie razem powiedzieliśmy, to róbmy każde śniadanie w pierwszą środę miesiąca. Andrzej, jeśli jeszcze pozwolisz, to może taka, wiesz, ten wyjątek taki, co stanowiło, odróżniało wtedy od innych miast, to bym się chętnie tym podzieliła. Tak. Że właśnie to się zaczęło, nie mieliśmy tej jednej osoby, tylko przez to, że poszło hasło i każdy tam, o turkus, jeszcze kogo znam turkusowego, kto się tym interesował, każdy poinformował każdego i wtedy stwierdziliśmy, że dobra, spotkamy się i zrobimy to pierwsze nasze operacyjne spotkanie w Sky Hubie, czyli zaczęło się bardziej od zespołu niż od lidera. Tak, u nas. To była totalna różnica w stosunku do tego, co było w innych miastach. My zaczęliśmy od razu od zespołu.
Tak, to było coś niesamowitego, że tak i tak szybko jakoś poszła ta organizacja i później całkiem na początku startowaliśmy z dużą frekwencją, czego w niektórych miastach zabrakło. Bo ciężko było zebrać grupę osób, żeby później nawet zaprosić jakiegoś prelegenta z drugiego końca Polski, żeby zapewnić w ogóle słuchaczy na to spotkanie. A u nas chyba tak się zaczęło i później się jakby takim rozpędem kuli śniegowej to przerastało, że coraz więcej osób się informowało, że cały czas mieliśmy tą frekwencję na poziomie tam 30 a 50 osób na każdym spotkaniu. To było też niesamowite przez te wszystkie miesiące, że tak dużo osób chciało od razu brać udział w tych naszych spotkaniach. I to, co też było i podobne do Katowic, bo w końcu na początku formalnym opiekunem lokalnym był Tomek, natomiast Tomek dość mocno działa w startupach po stronie Łodzi i on co tydzień praktycznie we wtorek organizuje spotkania startupowe, więc powiedział, on chce to zacząć, bo jest zainteresowany, natomiast nie będzie miał energii, czasu, żeby to poprowadzić. Gabi mówiła, nie, ale musi być opiekun lokalny. My się wtedy uparliśmy, że no nie będzie jednego, jak już musi, no to nie ma sensu, żeby to jedna osoba brała, bo będzie to za ciężkie. I wyszło, że po przejęciu od Tomka takimi opiekunami wspólnie przez aż do czerwca byłaś ty, Paula, i byłem ja. I to też było istotne w kontekście energii, żeby to pociągnąć, żeby to się rozhulało. To było ważne, bo się też obawialiśmy, a no pierwsze spotkanie, a drugie, a jakie pomysły i tak dalej. Wyszło, że tych pomysłów, takich tematów różnych jest całkiem sporo. No i tak dorzucając ze swojej perspektywy, jako tak nie, osoba, która doszła w trakcie trwania tych łódzkich śniadań, to wydaje mi się, że jakby dużą wartością naszego działania jest kilka rzeczy. Po pierwsze, jak dla mnie dużą wartością jesteście, Andrzej, jako taki strażnik, który jakby wiadomo, że masz taką pieczę i jakby jest to sama organizacja, ale z drugiej strony jest jakaś struktura, to o czym też Paulina i Irena mówiły na naszym jednym ze śniadań o holokracji, że jest sama organizacja, ale jest też struktura. O socjokracji akurat, ale to nieważne. Tak, właśnie, to super, dzięki, że to uzupełniasz. Więc jakby mam wrażenie, że jest ta struktura, a się samoorganizujemy. Dla mnie jesteś takim strażnikiem, który ma taką pieczę właśnie taką, a tutaj masz konto na Meetupie. Jakby znamy twoją odpowiedzialność, twoje zakresy działań, że ty to jesteś ten, który ma tutaj na Meetupie konto i jesteś tą osobą, która ma kontakt z innymi turkusowymi aktywistami z jednej strony. Dużą wartością dla mnie jest to, że w naszej grupie, jak działamy, to jest zgoda na zaangażowanie, ale nie ma potrzeby i takiego oczekiwania równego zaangażowania, czyli jesteśmy wdzięczni za to, co kto jest w stanie wnieść i tyle, że nie ma tak, że tutaj każdy musi, jest założenie, że każdy musi zorganizować turkusowe śniadanie, żeby być aktywistą, że nie, że jakby jeżeli ktoś chce być aktywistą i chce być aktywistą na poziomie, pisze notatki po śniadaniach i tyle mi, i na tyle mnie stać i tyle będę dawał, to jest też dla nas okej, to jest dla mnie bardzo duża wartość. I że nie ma takiego właśnie oczekiwania, że nie wiem, jak są turkusowe spotkania turkusowych aktywistów, to my musimy wszyscy się wdzwonić. Pojawiają się ci, którzy mogą być, biorą, działają, każdy działa w takim zakresie, w jakim może działać, jeżeli coś się podzieje, nie wiem, pojawiło nam się pomysł na to spotkanie, ale w międzyczasie mi wyskoczył urlop, no to jakby nie było z tym trudności, że może będzie trzeba okroić formę i zrobić ją mniej, na mniejszym wypasie, a może będę potrzebowała więcej wsparcia innych osób, że jest jakby taka też, mam poczucie elastyczności, dużej elastyczności. No i też to, że jakby no, staramy się tych praktyków znaleźć i przychodzą te osoby, które mają wiedzę praktyczną, które z czymś się spotykały, z czymś się barowały, to jest też dla mnie bardzo duża wartość. I dzisiaj też wartością, którą widzę i której jakby wcześniej ja osobiście nie dostrzegałam, to jest to, że jakby są różne miasta, mają różną swoją historię i jakby u mnie się otwiera w głowie taka myśl, że czas się właśnie otwierać szerzej, już nie tylko na myśleniu o turkusowym śniadaniach w Łodzi, ale w ogóle o turkusie w Polsce. To tak ode mnie. W ramach tych działań, które mieliśmy, to standardowo zawsze organizacyjnie bądź społecznościowo dojrzewamy i w ramach
lipca zeszłego roku w ramach turkusowych śniadań mieliśmy takie warsztaty, ale co chcemy i po co chcemy. I tutaj to, co jest wyświetlane w tej chwili, to jest takie podsumowanie tego, co nam wyszło. Pełna mapa i tak dalej jest gdzieś dostępna szersza, natomiast to jest taka, jak dzisiaj to otworzyłem, bo ja zapomniałem, wiecie, o tym zupełnie. Jak dzisiaj to otworzyłem, stwierdziłem, kurde, to jest naprawdę fajna kartka, którą udało nam się wypracować wtedy. Czyli turkusowe śniadania po to, żeby nie było jakieś takie wielozłożone zdanie, to jest taka bulgocząca przestrzeń jako pewien tygiel i jako taki lewar do inspirowania się wzajemnego, po to, by spotykać ludzi o podobnych celach, wartościach, rozmawiać, zestawiać różne perspektywy, ważne, różne perspektywy, bo nie ma jednej dobrej, dzielić się doświadczeniami na temat turkusowych praktyk i nie tylko, radzić sobie z konfliktem i stresem i rozwijać się, szerzyć wiedzę o turkusie, inicjować zmianę, która sprawi, że lepiej się żyje, świat staje się lepszy, pracować, żyć z sensem, traktując siebie i innych po ludzku, bo chce mi się chcieć. I to... Ja jeszcze myślę, Andrzej, jeśli mogę, to jeszcze wrócę na chwilę do tego właśnie punktu radzić sobie z konfliktem i stresem, bo to jest ta rzecz, która się przewija w tej naszej dyskusji, czyli mówimy o tym, że gdzieś tam ktoś się podjął, ale jakby potem zabrakło mu być może sił, tak, to też jest dla mnie takie bardzo, bardzo duża uważność u nas na ten właśnie taki psychiczno, tak, ludzki wymiar każdego z nas, gdzie z różnych przyczyn, no bo jesteśmy jednak zawieszeni też w jakichś naszych innych tematach, nie tylko w tym, co robimy w ramach turkusowych śniadań, ale generalnie ja odczuwam w tym naszym zespole, wśród turkusowych aktywistów, bardzo, bardzo taką dużą otwartość i dawanie sobie właśnie przestrzeni na to, że dzisiaj ktoś właśnie, nie wiem, być może potrzebuje zrobić ten krok w tył i zrezygnować z jakiejś aktywności, być może ktoś dzisiaj potrzebuje, nie wiem, otworzyć sobie wino tak wieczorem i w związku z tym nie będzie się z nami zdzwaniał, bo ma inne ciekawsze rzeczy, tak, w danym momencie do roboty, albo nie wiem, udał się na wewnętrzną emigrację i myśli o różnych rzeczach i przemlaskuje się z czymś. I to jest dla mnie ta wartość też, o której mówisz, Magda, tak, że jest nas wiele osób w tym zespole i że też patrzymy na siebie przez pryzmat takiej podmiotowości potrzeb, a jednocześnie jesteśmy zespołem, który jest skoncentrowany na tym celu, który właśnie na tej kartce między innymi jest, tak? Czyli mamy jasno nazwane, z jakiego powodu każdy z nas jest w tym zespole i po co w nim jest. I robimy też sobie takie przeglądy jednak. To nie jest rzecz formalna, tak? Bo my się nie spotykamy i nie mówimy, to teraz róbmy sobie przegląd, tak? I weź się tutaj, Gośka, wyspowiadaj, czy nadal powody, dla których jesteś, to są te powody, które zadeklarowałaś miesiąc temu, bo to nie o to chodzi. Natomiast gdzieś poprzez te nasze dyskusje, spotkania, przez tą otwartość, przez to widzenie człowieka w człowieku, co dla mnie jest tak naprawdę uprawieniem turkusu na co dzień, tak? Czyli że przez to myślę, że jesteśmy też taką, że ta przestrzeń bulgocze i ten tygiel jeszcze nas nie wywalił w kosmos i nadal nam się chce chcieć. I właściwie każdy, kto przychodzi, to jest też taki feedback, który często dostajemy od uczestników naszych śniadań. Ludzie przychodzą, mówią, ja tu jestem pierwszy raz, a czuję się, jakbym był w ogóle z wami już od bardzo dawna, tak? I było mi tu dobrze i było mi tu rzeczywiście karmiąco i wiele się dowiedziałem. I myślę, że to też jest pewnego rodzaju taki odprysk tego, kim jesteśmy, jak działamy i jak się umówiliśmy na to działanie. Gosiu, tak, dzięki, że się tym podzieliłaś. Ja chciałabym jeszcze do tego dodać to, że żeby nie było, że tak idealnie i w ogóle różowo-turkusowo, to niekoniecznie, ja też tak to widzę, że to po prostu nie zadziało się na pstryknięcie palcami u nas w Łodzi. To też był proces długiej ewolucji i dużo rzeczy po drodze się wydarzyło,
które myślę, że były przestrzenią na to, żeby albo wziąć jakieś lekcje, albo też wypracować to, co jest. Bo to nie, od początku było super, ale mieliśmy też swoje wzloty i upadki, transformacje i różne wydarzenia, różne rzeczy się działy. I myślę, że też dużo osób przyszło, wniosło coś, odeszło, ale przyszli następni, którzy wnoszą. Ja na przykład mam dużą radość z tego, że po prostu nie mam poczucia, że musiałam dalej być, tylko że też miałam tą wolność w podjęciu decyzji, na przykład, że okej, to dla mnie już tyle, ile mogłam, dałam, a teraz chciałabym, nie wiem, się wycofać, zrezygnować właśnie z roli opiekuna lokalnego. Myślę, że w wielu miastach jest podobna historia. I to jest ta właśnie piękna historia o tej sztafecie. I sobie zapisałam dzisiaj w podsumowaniu tej dla siebie, tej naszej tutaj dyskusji, że co dla mnie znaczy lider ten sztafetowy. To jest przede wszystkim to, że jak cały czas jedna osoba, tak jak powiedziałaś, dźwiga coś, to bardzo szybko się wypali. Ja też to odczułam, szczególnie przy tym naszym wydarzeniu, które robiliśmy w Łodzi Turkus po ludzku w ramach, no powiedzmy, opcji zastępczej za turkusowe śniadania w Łodzi. I to było coś takiego, że tam przy tym akurat eksperymencie bardzo mocno doświadczam, bo tam była taka eksplozja w ogóle w krótkim czasie, taka, jak to się mówi, kondensacja wszystkiego. Więc czułam chyba wszystko 100 razy bardziej. I poczułam też tą i samotność lidera i to, że jak nie ma zespołu i nie ma, jakby są ludzie, ale oni nie są zespołem, tylko są grupą osób, to wtedy nie ma tej odpowiedzialności, żeby się nawzajem wspierać. Tak samo jak doświadczyłam z kolei, to chyba Łukasz może też potwierdzić, my doświadczyliśmy to na dużych śniadaniach, przy organizacji dużego śniadania. Jak jest zespół, ale też nie ma lidera, takiego poczucia, że ktoś to koordynuje, lideruje, to też to nie wypala. Tam też popełniliśmy wtedy ten błąd. I to musi zagrać chyba w czasie jedno z drugim, że i musi być fajna osoba, taka trochę lokomotywa, która da energię i puści dalej te tłoki w ruch, a z kolei musi być też później zespół, który tą energię się wymieni i odda też temu liderowi czy temu koordynatorowi, jakbyśmy tego nie nazywali, to jest tylko nazwa, ale to zawsze jest ktoś, kto tam, nie wiem, po prostu w danym momencie chwilę odpala więcej, tak? Dla mnie to jest idealne, jak też sztafeta i możemy się zamieniać w tej roli. To wtedy jest takie bardzo ekonomiczne po prostu dla wszystkich. O, i to chyba uważam, że to jest kluczowe przy tym dzieleniu się zaangażowaniem. I dzięki, że mogłam się z Wami tym podzielić. To już tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Czy coś jeszcze w ramach Łodzi, w ramach przejścia historycznego chcemy tutaj dopowiedzieć, czy idziemy do następnego miasta? To następne miasto, poczekajcie, ja sobie zobaczę, co to było. To była próba w dwóch miejscach, którą wzięła na siebie Joasia Wilgórska, uruchomienia turkusowych śniadań Bydgoszcz-Toruń. W Bydgoszczy próba była w listopadzie. Nie wiem, Łukaszu, dotykałeś tego? Tak, dotykałem tego. To się zaczęło od tego, jeżeli dobrze pamiętam genezę, że jestem też ambasadorem Fundacji Startup Poland i tak jak mówię, pracuję ze startupami, to są środowiska bardzo otwarte na innowacje, są część liderzy tak naprawdę i w każdym województwie jest określony ambasador i również w Toruniu jest w Parku Technologicznym taki ambasador i on po prostu mnie zaprosił, żeby zrobić taki warsztat na temat turkusu dla lokalnych przedsiębiorców, którzy właśnie chcieliby się zaznajomić z tematem. Więc pojechaliśmy tam razem z Gabi i zrobiliśmy taki warsztat. No, poznałem Toruń z innej perspektywy. Nigdy nie byłem w Toruniu. Powiem Wam, że piękne miasto. Gorąco polecam. Piękne miasto, tak. Zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. I między innymi na tych warsztatach był nawet dyrektor tego sławnego miejsca, gdzie są te pierniki robione. Jakiegoś muzeum, ale że tak czy inaczej, no, to było wydarzenie z wysoką rangą, duże lokalne wydarzenie. No, było duże zainteresowanie, żeby kontynuować to w formie śniadań. I właśnie Asia się wtedy zgłosiła, Gabi później to z nią koordynowała i coś się tam zaczęło dziać, ale no, myślę, że tutaj podobna historia
że jednak nie było tej grupy wspierania, nie było społeczności i po prostu wszystko było na jednym liderze postawione. No wiadomo, że to jest jednak duży ogrom pracy, więc no w tym momencie tam się nic nie dzieje, ale wierzę, że to jest do zrobienia, bo to jest tylko kwestia znalezienia odpowiednich osób, połączenia ich i oni idą dalej. Dokładnie. Asia była bodajże na pierwszym turkusowym śniadaniu w Łodzi i nie wiem, czy na drugim była. I ty też dlatego widziała, jak to może być i się podjęła tego wyzwania. Jak ja mogę coś jeszcze dodać, bo mam kontakt z Asią, więc pamiętam, jak opowiadała mi, że ona nawet próbowała, czy tam nie było problemu z grupą tą, że ktoś razem tworzy, bo ona też się połączyła z Justyną Mietką i one tam razem chciały działać. Okay. Natomiast w Toruniu, w Bydgoszczy się zadział ta opcja, że po prostu było mało chętnych, którzy przychodzili na spotkania. Więc samych uczestników później w spotkaniach była nieduża grupa i też był taki dyskomfort, że no właśnie jak ktoś przyjedzie, zaprosimy prelegenta z drugiego końca Polski, a przyjdą 3 czy 4 osoby, to jakoś tak no, czy to jest w ogóle sens robić? Więc chyba problem był ze znalezieniem, może tak zwanym marketingiem, żeby ta informacja dotarła do odpowiednich ludzi, którzy by byli tym zainteresowani. Bo to Bydgoszcz to był listopad, a w Toruń też próba od strony Joasi to był koniec stycznia 2019 i myślę, że też podobnie było na zasadzie, czy na pewno będzie wystarczająca frekwencja. Okej, okay. Mamy rok 2019. Ja tylko z roli strażnika czasu powiem, że tak. Jest 10:45. Tak, chciałbym dojść aż do Piotra, bo Piotr będzie mógł ciekawie powiedzieć, jak on widzi to u siebie w Cieszynie. Ale zanim do Piotra dojdziemy, po drodze jeszcze mamy rok 2019, maj, Kalisz, koniec maja. I nagle się objawia, że Kalisz będzie organizował turkusowe śniadanie. Nie wiem, czy Łukaszu maczałeś znowu pytanie do ciebie. Ty w tym palce, czy to było bardziej poprzez Gabi temat? Myślę, że bardziej poprzez Gabię, natomiast osoba, która się do nas odezwała, to był mój znajomy z takich spotkań networkingowych, więc tam no, byłem dosyć w temacie i wiem, co się dzieje w Kaliszu, bo też wspieram aktywnie Anetę jako początkującego lidera. Też wiem, że mocno ona tutaj prężnie działa. Powiem tak, na pewno to są inne śniadania niż wszędzie indziej. Choćby dlatego, że one mają taką szczególną rangę tam lokalną. To jest takie duże, jeżeli chodzi o rangę, duże wydarzenie lokalne, które jest na tyle ważne, że piszą o nim w gazecie. Więc powiem wam, że no nie byłem tam na śniadaniu, ale myślę, że można się tam poczuć jako celebryta. Także na pewno zapraszam w imieniu Anety do Kalisza na śniadanie. Znaczy tam ja to trochę uzupełnię, ciekawość polega na tym, że nie tyle to Aneta jako jedna, tam praktycznie się styknęły 4 osoby reprezentujące ze 2, ze 3 instytucje. No, Maciek Borowiak z firmą Brewa, Michał Łęgowski w ramach swoich działań, Aneta Pisarska jako reprezentantka Państwowej Wyższej Szkoły Zarządzania i jeszcze osoba reprezentująca inkubator przedsiębiorczości, czyli w ogóle nie podejście z poziomu indywidualnego człowieka, tylko podejście z perspektyw takich biznesowych, dość fajne. Mieliśmy szczęście, ja z Gosią, być na pierwszym turkusowym śniadaniu w Kaliszu właśnie na koniec maja 2019 roku. I to, co było niesamowite, to co Łukaszu powiedziałeś, no na pewno wydarzenie i ranga. Na pierwszym turkusowym śniadaniu w Kaliszu było około 60 osób. Wiem, Gosiu, twoje wrażenia, jak było? Moje wrażenia były takie, że rzeczywiście patrząc na te różnice, które się gdzieś tam pomiędzy tymi śniadaniami naszymi, tak w Łodzi, które były, które wydawały mi się być ukierunkowane, tak jak mówisz, właśnie bardziej na człowieka, tam było to ukierunkowane na biznes i tam się pojawiło całe stado pytań, no bo siedzieli ludzie, którzy po prostu prowadzą firmy, działają tam, nie wiem, czy z ramienia inkubatora, czy tej strefy ekonomicznej, czy jakiejś tam przedsiębiorczości i oni mieli bardzo, bardzo konkretne pytania łącznie, tam gościem był chyba Radek, to chyba otwierał jako gość. No więc Radek, jak to Radek, tak, Bartosik, mogę głośno powiedzieć, no przyszedł i będący on w swojej podróży już zupełnie na innym krańcu świata mentalnie, no tak troszeczkę
nie, jakby oddawał pole, tak? To znaczy ktoś zadawał pytanie i Radek jak to Radek, a co to o tobie mówi, a co ty tam sobie o tym sądzisz, a skąd to pytanie. No więc ci ludzie tam siedzieli, naprawdę to, co mnie urzekło, to była taka bardzo duża motywacja wśród uczestników, właśnie do usłyszenia, no dobrze, no ale to w praktyce to kurde jak, to znaczy co, ja mam powiedzieć pracownikom, jakie są zarobki w firmie, tak, jakby ujawnić wynagrodzenia i trochę wracamy tutaj do tego, od czego zaczęliśmy, o czym Łukasz mówiłeś na początku, czyli ten jakby to zderzenie z tym, co znane, ze sposobem, jak prowadzę biznes dzisiaj, z tą ideą turkusu, i taka wola też trochę, jak gdyby to powiedzcie nam szybko w takim razie, jak ten turkus, tak, wdrożyć, tak, to znaczy jaka jest procedura wdrażania turkusu, tak, od czego musimy zacząć, co musimy zrobić. I zresztą Kalisz do dzisiaj ma te swoje turkusowe śniadania z biznesem, tak, czyli oni ewidentnie się sprofilowali marketingowo też na to, że będą to przekładać na biznes i faktycznie fajnie im to wychodzi, no bo mając Maćka Borowiaka, który w każdej chwili może położyć brewę i to, co się dzieje w brewie na stół jako dowód życia turkusu w praktyce, ma to po prostu głęboki sens i ja jestem całym sercem za tym, żeby im się to jak najbardziej jakby udawało, tak, żeby coraz więcej przedsiębiorców krok po kroczku widziało, że to nie jest jakaś utopia, bo takie dyskusje na LinkedInie też bywały, tak, czyli LinkedIn się podzielił na tych, którzy mówią turkus to utopia i za chwilę wszyscy się znajdziecie gryząc własny ogon, tak, bo niektórzy nie mają pojęcia o realiach, i tych, którzy mówili można inaczej, tak, czyli grupowali się wokół hashtagu można inaczej albo tam, tak, biznes z ludzką twarzą i tym podobne rzeczy. I Kalisz jest dla mnie takim eksperymentem na żywym organizmie i bardzo się cieszę, że te śniadania turkusowe również tam są. Mhm. Następne śniadanie w Kaliszu, z tego co wiem, będzie we wrześniu. W Kaliszu te śniadania nie odbywają się co miesiąc, tylko w takiej troszkę innej perspektywie czasowej. No ja trzymam kciuki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i po Kaliszu można powiedzieć, że w roku 2019 nic się nie pojawiło. Przepraszam, tylko chciałem jedną rzecz się zapytać, bo Adriana wyrzuciło i on teraz nie może wejść z powrotem, bo ma hasło. Czy jest jakiś tam, co się pyta się mnie. Jeżeli nie może, poczekaj, to ja szybciutko zobaczę, bo hasło będziemy mieli tutaj wymienione, które jest. A to jakby coś, to napisz mi po prostu na czacie. 23TS, małe W, wielkie L. O, na czacie już, przyklejam na czacie, poczekaj. Dobrze. Już. Dzięki, przepraszam. Spokojnie. Natomiast w międzyczasie, taka moja trochę perspektywa, w Krakowie po pewnym kryzysie pod koniec roku 2018, gdzie Piotrkowi zaczęło brakować energii, to taką pracą u podstaw wspólnie z Bartkiem Świstakiem Piotrowskim rozwinęli działanie wokół tak zwanego stolik po turkusowych śniadaniach. I przy okazji w ramach turkusowych śniadań też tutaj robili przestrzeń, że warto wspomagać. No i tam się chyba ty, Piotrze, pojawiłeś w dużej mierze. I z tego wyszła inicjatywa, żeby to było w Cieszynie. Ale co, jak, ja nie wiem. To jest pytanie, Piotrze, J do ciebie. To jak to się zadziało, że się pojawiły turkusowe śniadania w Cieszynie? Oj, nie słychać się. O. Słychać mnie? O, teraz, tak. No widzisz, mam dzisiaj takie kłopoty sprzętowe. No to cóż, jeżeli rozmawiamy o historii, no to to wszystko w Cieszynie. Ale poczekaj, skąd tobie poszło, wyszło, że warto, żeby były turkusowe śniadania w Cieszynie, no? To znaczy tak, no miałem sen, tak?
że robimy turkusowe śniadanie albo na nie jeździmy, ponieważ jak wiesz, bywamy i ty i ja mamy też zaszyte takie coś, że żeby jeździć, żeby słuchać, żeby być na różnych, bo mądrość jest w tłumie. Natomiast miałem taki sen, że warsztat pierwszy to będzie Open Space Technology, że ta społeczność w Cieszynie, a jest tu naprawdę spora grupa osób, które interesują się nowymi, może nie modami już, ale nowymi trendami i że uzgodnimy, do czego byśmy chcieli zmierzać, na zasadzie takiej samoorganizacji. No to miałem sen, no to później się obudziłem, patrzę COVID-19. No co dalej? Co dalej? Wiesz co? To znaczy, historia turkusowych śniadań w Cieszynie nie powstałaby, gdyby nie to, że widzę taką... no bo po co? Na jakiego groma? Mi się wydaje, że jest taka potrzeba, pod warunkiem, że Cieszyn definiujemy jako globalna sieć WWW, tak? Mhm. Jest to okazja, żeby zaprezentować osoby, które mają wysokie wartości, także te wartości wyższe, tak? Że to nie tylko są wartości ekonomiczne. I takie osoby, i takie wzorce osobowe warto promować. I na pewno najbliższa seria tych turkusowych śniadań, obojętnie o której się obudzimy, dzisiaj się obudzimy około 20 na turkusowym śniadaniu i zjemy sobie turkusowe śniadanie o 20 z Łukaszem, który opowie o swoich badaniach. Jest to bardzo cenne. No i cała historia... opowiedziana, no cóż. Wiesz co, to też się zdarzyło w takim momencie mojego życia, już od kilku lat, jakby to powiedzieć, odmawiałem, po czym no, jestem na takim etapie, kiedy mogę żyć z dochodów pasywnych, mogę się oddać, jakby to powiedzieć, pracy badawczej, pracy naukowej, pracy dydaktycznej. To też stwarza duży plener dla tworzenia społeczności, ponieważ no, to są najczęściej studia menadżerskie. Grupa studentów, która nie wiem czemu mnie lubi i chce ze mną coś wspólnego zrobić. Nie? No i tyle. No. Będziemy dalej organizować, mam nadzieję, co miesiąc spotkanie z ciekawymi ludźmi. Tak z ciekawości, bo to tak jak posłuchałeś historii poprzednich miast, ta energia, zarządzanie energią, przepływ energii, spadek energii dotyka każdego. Jak ty widzisz organizację w Cieszynie? Czy sam, czy chcesz coś z kimś? Jak to u ciebie wygląda? Znaczy, wiesz co, ja nawet zadeklarowałem na turkusoweśniadania.pl, jak ja to widzę. Ja to widzę tak, że jeżeli dalej to będę ciągnął, to nie jestem dobrym organizatorem. Strasznie chcę rozmawiać. Organizator to jest taka osoba, mam wrażenie, która najczęściej prowadzi wycieczkę przed sobą, nie? No chyba, że jest jakieś zagrożenie, prawda? Nie? No więc tutaj nie widzę zagrożeń wielkich, więc jeżeli dalej będę to prowadził sam, no to raczej nie jestem dobrym organizatorem i tyle. No. A coś robisz w kierunku, żeby kogoś pozyskać? Szczerze? Mhm. Szczerze? To znaczy, powiem szczerze, że na pewno przydałyby się warsztaty, jak to zrobić, tak? Jak budować takie społeczności, jak budować takie grupy. Stąd też taka moja ostatnia prośba do was o to, żebym mógł uczestniczyć w takich, co mi się... Piotrek, coś ci się z mikrofonem zadziewa. Jest ono nie jako tego, co biegnie po stadionie, prawda, i podaje sobie sztafetę, nie? Prędzej ten, co strzela... I biegną. Halo, Piotr, możesz powtórzyć, bo coś twój mikrofon zanika, więc nie będę mógł zaprezentować takie osoby, które wnoszą wartość, będzie mi bardzo miło. Bo cały czas widzę swoją rolę raczej jako osobę, która asesoruje, a nie wiem, coś strasznie rozkręca.
Takie uzupełnienie, bo Piotrze trochę zanikałeś, to o czym teraz powiedziałeś, to wynikało z naszego takiego wewnętrznego poniedziałkowego spotkania. Tu Łukaszu nie było ciebie, Paulino też ciebie nie było i taki był wniosek, że warto raz w miesiącu robić takie spotkanie osób aktywnych, nie tylko opiekunów lokalnych, ale osób aktywnych, które chcą coś robić wokół turkusowych śniadań, żeby wymieniać się hasłem, a co słychać, co robisz, a jakie mam wyzwanie, żeby nie być z tym tylko samemu w ramach jednego miasta, tylko się podzielić tym. Dobrze to sparafrazowałem, Piotrze? Świetnie, świetnie. Wiesz co, w dużej mierze to już jest pewien kapitał turkusowe śniadania, bo to nie są, chociaż mam wrażenie, że nie wszystkie grupy mają to zaszyte jako cel strategiczny, taki, żeby budować społeczność, tak? Mhm. Cały czas to jest, jakby to powiedzieć, taka praca pozytywistyczna, tak? Żeby budować pewną świadomość w polskich organizacjach. No to zależy, jaki, czy jestem w polskiej organizacji, czy w ogóle uczestniczę. Więc jeżeli jestem, tak? No to najpierw trzeba by zbudować społeczność, tak? Mamy już pewien kapitał, jest strona internetowa, prace są nad systemem identyfikacji wizualnej, jak słyszę, nadal są te prace, tak? Są pewni ambasadorzy, są jakieś blogi, no to wszystko warto by gdzieś... Wiesz co, ja coś strasznie mi ciągle przeszkadza, jakieś połączenia, jestem rozkojarzony bardzo. Mam wrażenie, że można by to bardziej synchronizować, bardziej, że to wszystko jeszcze jest takim startupem. Ja mam takie skrzywienie naukowe, żeby zrobić z tego model biznesu, ale nie w tym ścisłym słowa znaczeniu, żeby miał jakąś komercję uprawiać, ale żeby to było już spójne. Żeby to było już spójne, tak? Żeby były spójne kanały, spójny odbiorca, bo się pytałeś, czy buduje społeczność, tak? No to jak, czy gdzieś biegnę, no to muszę wiedzieć, z kim biegnę, gdzie biegnę, po co biegnę, tak? Tak zanim tak. Będę budował cokolwiek, nie? To muszę wiedzieć, jak wysoko, jakie są przepisy, jakie są warunki, tak? To wszystko zanim będę cokolwiek budował, więc cieszę jest na etapie obserwacji tego, co się dzieje. Ja jestem człowiekiem, jestem klientem lojalnym, więc na pewno cieszę będzie dalej uczestniczył oby co miesiąc w jakichś tutaj działaniach. Dość mocno rozmawialiśmy o tego, co się w miastach dzieje, a to, co poruszyłeś, jest też dość istotne, jak się energia zmieniała i zmienia na poziomie takiego spojrzenia ogólnopolskiego, jak był power na początku w temacie dokumentacji, w temacie strony, turkusowe śniadania, w temacie działań i tak dalej, jak potem ta energia spadała, nie było, potem znowu się pojawiała, potem znowu spadała. To jest coś, co... też jest warte spojrzenia i to spojrzenie zarówno twoje, jak i też Anety, która w poniedziałek mówiła, jak też nowych osób, jest dość istotna, bo niektóre rzeczy już były w ramach globalnych, a nie zostały do końca pociągnięte i troszkę tak jakby poszły na bok. Tutaj mówię troszkę o stronie turkusowyśniadania.pl, ale myślę, że to jest też dość ciekawy temat. Więc ty bardziej mnie rozumiesz, nie? Mamy już godzinę 11. Ja tylko a propos tego, o czym mówicie teraz Andrzej i Piotr, ja się zastanawiam, czy to właśnie nie jest taki naturalny proces i czy nie jest to konsekwencja jednak bycia w turkusie i tego samozarządzania, tego jakby też uwzględniania podmiotowości potrzeb poszczególnych osób, bo jeżeli ludzie dołączają, to jakby strukturalizowanie, tak, powoduje, że w pewnym momencie jakby dołączasz do czegoś, co jest już gdzieś nazwane i to nie jest kwestia zasad, tylko jest też kwestia narzędzi. I teraz ktoś, kto przychodzi, mówi ze świeżym spojrzeniem, mówi okej, ja to widzę inaczej i my na ten komunikat reagujemy, pochylamy się nad tym. I czasami dochodzimy do wniosku wspólnie, że jednak nie zmieniamy tego, co było, tak, w zakresie pewnych ustaleń narzędzi, a czasami odkrywamy zupełnie nieznane lądy. Więc ja mam taką zgodę u siebie przynajmniej, tak, wewnętrzną na to, że to nigdy nie będzie jakimś takim status quo, które będziemy
bo dla mnie byłoby to też zaprzeczeniem turkusu też trochę, tak? Nie będzie takiego status quo, że to już zawsze ma tak być, bo tak zostało ustalone. I to jest z jednej strony duże wyzwanie dla wszystkich zespołów, które no, dla całej społeczności czy zespołów, które są gdzieś tam wyłonione we wszystkich miastach, a jednocześnie też coś, co dla mnie jest piękne właśnie w tym. I między innymi też z takiego powodu jestem w tym zespole i gdzieś tam się kręcę wokół tych tematów. Gosiu, ja skrót statystyczny, tylko skrót tak dla Wrocław 32 śniadania, Warszawa 25, Łódź 22, Kraków 22, znaczy Łódź teraz 23 dzisiejsze, Trójmiasto 17, panowie, wiecie, wyzwanie, Poznań 14, Katowice i Rzeszów 5-5, Kalisz 4, Cieszyn już 3 i 4 dzisiaj, Bydgoszcz, Toruń po jednym i tu jeszcze Lublin wpisałem, bo rozumiem, że Andrew tam w Lublinie, ty będziesz coś kręcił. Tak, ja wiem, że już mamy mało czasu, więc jakby bardziej chętnie powiedziałbym o kontekstach, które mnie tutaj przyprowadziły do naszego spotkania, więc tak postaram się w miarę skrótowo. Ja jestem linuxowcem, to znaczy od 20 lat pracuję na Linuxie i jakby znam też te społeczności, te środowiska samoorganizujące się, więc to jest pierwszy kontekst. Drugi kontekst jest taki, że jestem również żeglarzem i też od 15 lat organizuję rejsy w społecznościach żeglarskich. One też się jakby muszą samoorganizować, więc to też jakby mnie tutaj jakby sprowadziło. A od 2-3 lat działam mocno w kooperatywie spożywczej w Lublinie. Angażuję się właśnie w ruch suwerenności żywnościowej i patrzę na turkus trochę od tej strony. Chcę jakby trochę wiązać właśnie ten kooperatywizm z turkusem. I to są te elementy, które mnie tutaj jakby przywiodły. To, że jest COVID i że powstały te spotkania online'owo, dało mi tutaj mocny impuls, bo mogłem was poznać, zobaczyć, jak działacie. I myślę, że łatwiej ułożyć mi tą wizję. Tutaj też chciałam podziękować Łukaszowi i Gabi, którzy dali mi duże wsparcie i trochę jakby zmniejszyli takie onieśmielenie, bo wy jesteście już w tym wszystkim jakby dużo dłużej, a ja tak naprawdę no, startuję niemalże, znaczy, no właśnie, mogę korzystać z waszych doświadczeń i to jest duże ułatwienie. Także jakby to przed nami, tak? Szukam tutaj w swoim środowisku lubelskim takich inicjatorów, żeby spróbować zrobić to wspólnie, zespołowo, żeby tą pracę i tą odpowiedzialność tak troszeczkę rozdzielić. I myślę, że wrzesień to będzie najlepszy moment, żeby wystartować z takim pierwszym śniadaniem. Mam tutaj już kilku inicjatorów, są osoby, które działają w jednym kluczowym klastrze. Moje marzenie jest takie, żeby uruchomić to w takim stylu, żeby wręcz inkubować turkusowe struktury, takie kooperatywistyczne, to znaczy w tym sensie, że to będą kooperatywy pracownicze, prawda? Bo tutaj bardzo dużo mówimy o firmach, o biznesach, gdzie jakby struktura własnościowa jest na ogół kupiona, prawda? Styl zarządzania jest taki zdemokratyzowany, turkusowy, ale często ta struktura własnościowa może jest bardziej taka skupiona. Natomiast moja inspiracja jest mocna, żeby iść w tą stronę, żeby budować takie, nazwijmy to właśnie kooperatywy, tak, pracownicze. I w tym kontekście też myślę o tych spotkaniach. Super. Będzie następne miejsce, do którego będziemy może się przyjechać na turkusowe śniadanie. Bo praktycznie chyba w Poznaniu mi się nie udało tylko być, w Katowicach i w Rzeszowie, a w pozostałych udało mi się być, będzie Lublin. Ekstra. Andrzej, jeżeli są online, to będzie można. Andrzej, w razie co można w ogóle wytyczyć szlak taki turkusowych śniadań w Polsce i przy okazji pół kraju zwiedzić? To ja jeszcze mogę dodać jedną taką rzecz w nawiązaniu do tego, co mówiła Gosia i Piotrek, czy o potrzebie tej struktury. Tak myślę, że to jest ważne dla osób, które w ogóle wchodzą do tego pokoju turkusowych śniadań, mówią dzień dobry i to jest taka, we mnie też była chyba potrzeba, żebym ja
coś więcej, cokolwiek wiedziała, żeby wiedzieć, jak się odnaleźć w ogóle, czy ja się tutaj przydam i co ja mogę wnieść. I chyba z tego punktu widzenia jest ta potrzeba. Natomiast z drugiej strony, tak sobie myślę, że jak jest za dużo tej struktury, to by się nie zadziało to wszystko, o czym dzisiaj mogliśmy tutaj usłyszeć, bo jesteśmy pięknym studium przypadku, jak się tworzy turkus i to nie jest taka jakieś magiczne zaklęcie, bądźmy turkusowi, tylko każdy musi to sobie sam wypracować i mamy właśnie piękną historię, jak każde miasto sobie to na swój sposób wypracowywało, tak? Każdy szukał swojej ścieżki, swojej metody i podejrzewam, że gdyby była taka jedna recepta, to się robi tak i tak i tak i taki schemat, to chyba byśmy nie mieli teraz tak bogatych doświadczeń, którymi się dzisiaj tutaj podzieliliśmy. I dzięki Wam za spotkanie, organizatorom za ten temat, bo dzięki temu można było po prostu to zauważyć i docenić, tą piękną różnorodność, więc mega, mega dziękuję za tą inicjatywę dzisiaj Waszą. Ja sobie tak myślę, że to jest też egzemplifikacja tego, jak organizacje, czy to są organizacje społeczne, czy są to firmy, że to też nie ma, to pokazuje, nie ma jednej recepty, nie ma jednej, są jakieś praktyki, z których można korzystać i się inspirować. Struktury tyle, ile potrzeba, przede wszystkim w ramach struktury zaszycie jej zmiany. Tak, czyli to, co Gosia powiedziała, tak, żeby to ewoluowało, żeby ten, co przynosi, ktoś nowy przychodzi, to wnosi coś nowego i to się zmienia. Zmiana, permanentna zmiana zaszyta w sam sposób funkcjonowania jest tym, co jest turkusowe bardzo i zwiąże się z tym ewolucyjnym, tą ewolucją. Na to trzeba mieć sporo zgody, więc to też jest zupełnie inna, troszeczkę inna praca nad mentalnością, powiedziałabym, ludzi. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nie jesteśmy do tego chowani, powiedziałabym, w ten sposób, ani też środowisko nam do tego temu nie sprzyja. Mam też bardzo dużą wdzięczność za to spotkanie. Myślę, że dużo, mnie osobiście bardzo dużo wniosło, bo nie znałam tak historii każdego miasta i to jest bardzo fajny przegląd. No, dla mnie było to jest ważne śniadanie, żebyśmy zobaczyli, że turkusowe śniadania są naprawdę duże, że jest bardzo duża historia, bardzo dużo do opowiedzenia i zgadza się, że mamy 11:09, ale standardowo w Łodzi śniadania trwają 2,5 godziny, niestety. No, okej. Okay. Tak jest, no. Tak to się uprawia, bo my jesteśmy dość mocnymi gadułami. Ja ze swojej strony, wartość dla mnie to dzisiaj właśnie, żebyśmy się wzajemnie posłuchali z perspektywy każdego miasta, zobaczyli w którym i w jakim fajnym miejscu jesteśmy i czy możemy się podzielić. To dla mnie, bo dla mnie to była główna dzisiaj wartość i ta historia, tak jak Paulina powiedziała. Ja mam pytanie, czy jest z nami ktoś, kto nie organizuje śniadań, nie jest turkusowcem, aktywistą lub osobą maczającą palce już w tym, co się wydarza, tylko jest po prostu bywa uczestnikiem? Cześć, tak, ja jestem. Bywam co jakiś czas, ostatnio niedługo nie było. Byłam kilka razy w Łodzi, później na dużym śniadaniu turkusowym, także tak, czasem jestem. Fajnie posłuchać historii, jak to się dzieje w całej Polsce, w gronie. No mamy taki tam temat, Andrzej przed chwilą rzucił na ścianę, że właśnie ciekawi jesteśmy, jak to jest u innych, czyli co tak naprawdę w człowieku tak powoduje, że się angażuję, uruchamiam lub się nie uruchamiam, tak? Więc to jakbyś mogła coś więcej powiedzieć, jak to jest u ciebie, tak? Czy pytanie, co mnie uruchamia do działania, tak? Wiecie co, no u mnie no to po prostu muszę czuć, że coś, co robię, jest wartościowe, że to coś przyniesie, coś zrobi. Musi być w jakiś sposób interesujące, nie wiem, ciężko to zdefiniować. Od tego, w jakim obszarze, czy to prywatnym, czy zawodowym, czy gdziekolwiek indziej, natomiast jeżeli na przykład w obszarze zawodowym, jeżeli widzę, że coś może przynieść wartość, że chociażby, nie wiem, jednej, dwóm osobom coś to da, to warto w to iść.
Natomiast też na pewno w pewnym momencie ważne jest wsparcie też innych ludzi, to co, o czym mówiliście, bo jeśli jesteś w czymś sam i zderzasz się ze ścianą wiele razy, to twoje własne zasoby energii w pewnym momencie, tak, to ja, w pewnym momencie się wyczerpują i się wypalają i się już nie chce, tak? Więc ta motywacja u mnie, no to z jednej strony muszę widzieć wartość, czuć, że to jest potrzebne czemuś, komuś, ale też potrzebuję jakiegoś wsparcia, też czasem docenienia, bo też... Ja wysłuchuję w tym, co mówisz, właśnie taką też użyteczność jak gdyby tych wszystkich inspiracji albo praktyk, którymi się, nie wiem, dzielą tak osoby zapraszane. Taką użyteczność też w codziennym życiu, tak jak mówisz, zawodowym czy prywatnym, żeby sobie po prostu wziąć coś, co można praktykować, przyjrzeć się temu, wdrożyć, nie wiem, przemlaskać, wypluć, jeśli nie pasuje, albo po prostu wdrożyć sobie na swoją modłę i potrzebę i wtedy chętniej pewnie po takie inspiracje wracamy i przychodzimy do takiej przestrzeni, gdzie możemy czerpać, tak to usłyszałam. Tak, tak, zdecydowanie jeśli chodzi o udziały w jakichkolwiek spotkaniach, meetupach czy jakichkolwiek warsztatach, to zawsze, no zawsze coś biorę dla siebie. Nawet by to była jakaś jedna malutka rzecz, to zawsze już mi się w głowie mierdzy, czy rodzi, jak to wykorzystać, nie wiem, w pracy z zespołem, czy, no głównie w pracy z zespołem taka. Mm-hmm. Więc tak, to jest fajne, że zawsze gdzieś coś, chociaż jedno zdanie da się wyrwać, niezależnie od tego, w jakim kontekście jest spotkanie i to jest super, że no można się zainspirować, ale jedna rzecz może cię popchnąć w jakimś kierunku i to już dalej uruchamia coś. To zapytam przewrotnie, a z jakim zdaniem wychodzisz z dzisiejszego śniadania? Dzisiaj to tak trochę wychodzę z tym, że jest moc, że można i że się da, tylko trzeba po prostu w dobrym środowisku się znaleźć. O tak, bo ostatnio tak trochę się mocno z pracy zderzałam ze ścianą. Trochę gdzieś ta motywacja spadła i zawsze po takich spotkaniach ta motywacja rośnie. To jest fajne, że czuję, że można, że warto. I tak jak była historia dziewczyn, które oddolnie, bez specjalnej, za zgodą, ale bez aprobaty działały, to daje taką nadzieję, że można dalej działać i próbować. Nawet powiedziałabym, że niechętną aprobatą. Tak? No tak, tak, tak. No to trochę tak do swojego świata pracy odnoszę bardzo mocno, więc myślę, że tak, że to jest takie budujące, motywujące. To jest super, dzięki Ci za to. Dzięki. Ja takie jeszcze pytanie mam, Łukasz, do Ciebie, bo to nie na zasadzie teraz wielkie odpowiedzi i tak dalej, ale pewnej zajawki, bo cały czas, jak patrzymy z poziomu turkusowych śniadań, to u niektórych pojawia się pytanie, no fajnie, mamy strukturę turkusowych śniadań, jakąś, i mamy fundację turkusowych śniadań. Po co jest ta fundacja turkusowych śniadania, Łukasz? No, to jest bardzo dobre pytanie i początkowo to miał być organ, który miał nas wspierać, to znaczy być pośrednikiem w różnych takich oficjalnych, no nie chcę tego nazywać transakcjach, ale no w takich operacjach, po prostu jakąś salę wynająć, tego typu rzeczy robić, albo chociaż jakieś rachunki opłacić za meetup, bo do tej pory robiliśmy to bardzo tak agile'owo, nazwijmy to, czyli no robimy to na szybko. Ktoś jest pośrednikiem, ktoś z nas, ktoś z zespołu, no ale w miarę jak no, rośniemy w siłę, no to potrzebujemy jednak mieć jedno miejsce, przez które to robimy. I też tak naprawdę główny taki czynnik, dlaczego powstała ta fundacja, to była konferencja, którą organizowaliśmy w tamtym roku, Duże Śniadanie, ale nie zdążyliśmy, dlatego potrzebowaliśmy to zrobić, kogoś i zrobiliśmy to przez moją działalność, ale w tym roku już będziemy to robić przez fundację, więc to jest taki organ pośrednik, który nam po prostu pomaga i wspiera inicjatywę. Mhm. Bo na pewno z poziomu poszczególnych miast jest pytanie, może nie bezczelne, ale takie naturalne, po co mi fundacja? I myślę, że w ramach działań warto to sobie odpowiedzieć, co fundacja społecznościom lokalnym, a po co społeczności lokalne fundacji, żeby mieć tu pewną synergię działań i nawzajem się wspierać. Trzeba tą wartość tak naprawdę wypracować, bo to jest na
na stole, ale trzeba jeszcze coś z tym zrobić w tym momencie. Dokładnie. Samo się nie zadzieje, nie? Dokładnie, dokładnie. Także to jest temat do dyskusji, ale myślę, że nie na dziś, bo to jest... Nie, nie, nie. Dlatego ja chciałem tylko zajawkę rzucić, żebyśmy mieli świadomość w ramach historii, co mamy w tej chwili też. Okej, ja tak sobie myślę, że mamy już tam 11:17. Nie wiem jak wy, ja potrzebuję lądować. Wiem, do morza potrzebujesz pójść. Do morza potrzebuję pójść, tak. Więc ja sobie myślę, że po dzisiejszym śniadaniu, bo to takie było, poszło bardziej w tą stronę wewnętrznego naszego, takich aktywistów działania, ale też z drugiej strony taka myśl mi zostaje właśnie z tą sztafetą, jak tą pałeczkę przekazywać, jak tą społeczność budować i jak wcielać w tą społeczność samozarządzanie, tak żeby to nie aktywiści się samozarządzali, ale żeby społeczność się samozarządzała, żeby każdy, kto wchodził, miał takie poczucie, że tutaj może, że jakby jest dla niego przestrzeń i może działać, oczywiście w nie przestrzeń do samowoli, ale przestrzeń do współdziałania może tak. Więc mi na pewno jako osoba, która uczestniczyła w śniadaniach, dużo dała taka właśnie świadomość tego, co, jak to się zaczynało, jak to wyglądało u innych, ich historia i tego, że tak naprawdę jest jakby duża moc, duża energia i duża siła i że jest gigantyczna ilość wiedzy, którą gdzieś tam gromadzimy i się wymieniamy i za to wam dzisiaj ja osobiście dziękuję. I z mojej strony tyle i się zaraz będę uciekać. No to rundkę zamknięcia w takim razie sobie zróbmy. Dominika, u ciebie jak? Dominiko, Łódź, o! Ja dzisiaj generalnie jakoś tak bardzo, bardzo nastawiona na słuchaniu, bo alergia mi dzisiaj jakoś tak od samego rana dopadła, że jestem taka przymulona. Niestety. Więc no po prostu generalnie fajnie było właśnie posłuchać, jak to tam się rodziło od początku. Dla mnie to jest zawsze jakoś tak fenomenem, jest jakiś to dla mnie w sumie faktor X. Że jednak w jednych miastach to jakoś wypala, a w drugich nie. Jakoś nie zażera, że tak powiem. I to jest jakaś magia jednak, to jakoś kosmos, różne siły w danym miejscu, w danym czasie, dane osoby, jakieś odpowiednie muszą się spotkać. Myślę, że czasem nawet jakby jakąś strategię marketingową układać, to i tak mogłoby to nie zadziałać. Okay, i to jakoś tak u mnie. Zostało, dobra. A Gosiu, a u ciebie? Tak patrzę po kolei, po fotografiach, dlatego tak gonię teraz. Muszę się odmutować. Ja w ogóle wychodzę, byłam bardzo ciekawa dzisiejszego spotkania, bo jestem tą osobą, która akurat z różnych powodów na chwilę wypadła z takiej bardzo dużej aktywności. Daje mi też siłę takie właśnie to, co zobaczyłam, że niezależnie od tego, w jakiej formie jest który aktywista, tak, w którym mieście i jakie siły kosmiczne na niego działają, to zawsze są ludzie, którzy tylko gdzieś tam czekają na ten sygnał, żeby wejść, żeby przejąć tą pałeczkę. I to jest też dla mnie takie bardzo rozwojowo dla mnie osobiście taki wniosek, żeby jeśli jestem w roli lidera, to nie zawłaszczać po prostu przestrzeni, to znaczy mieć cały czas z tyłu głowy, że oczywiście ja mogę mieć pomysł, mogę się czuć liderem, natomiast to nie znaczy, że pomysł kogoś innego czy sposób wykonania będzie gorszy, tak? To uczy pokory, to uczy strzyżenia sobie ego i to jest dla mnie też taka niesamowita droga do samorozwoju też, do wzrastania po prostu. Aczkolwiek oczywiście bywają sytuacje, w których mnie to strasznie boli i w których czuję się taka poobijana co nieco, ale to nie dlatego, że ktoś mnie tam kijami łomocze tak w tej społeczności, ale dlatego, że docierają do mnie rzeczy, z których kiedyś sobie zupełnie nie zdawałam sprawy, więc nabieranie świadomości i przemykanie się po tym okienku Johari no czasami gdzieś tam trzącha, tak po prostu. Ale takie spotkania też pokazują mi, że warto, także dziękuję wam bardzo za to.
Łukaszu, a ty? A ja? A ja jestem bardzo wdzięczny za dzisiejsze spotkanie. Nie spodziewałem się, że będzie w takiej formie. Wielki szacun. Proponuję, żebyśmy to opublikowali i myślę, że to będzie bardzo fajny materiał, bardzo, bardzo fajny, zwłaszcza dla lokalnych liderów, ale też dla wszystkich, którzy jakoś uczestniczą, ale może nie znają całego kontekstu, tak jak Andrzej z Lubina powiedział, że bardzo podobają te śniadania, dają mu taki większy ogląd i właśnie to śniadanie dzisiaj jest taki, no, bardzo szczególnym, wyjątkowym, bo daje perspektywę na całość, to jak działamy, nawet zahaczyliśmy o fundację, więc naprawdę wszystko z takich największych tematów poruszyliśmy i myślę, że bardzo brakowało takiego spotkania. Bardzo wdzięczny za to i za Was dzisiaj. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Okej, okay, Andrew, a Ty jak z perspektywy Lublina? No ja wiem, że ja ten moment właściwy, żeby przystąpić do działania, tak? Żeby już nie czekać, nie zbierać więcej tych informacji, tylko zacząć to robić i na bieżąco jakby reagować i budować tą społeczność, ten zespół. Mam nadzieję, że podołam, bo też widzę, jak to może długo w czasie trwać i może wypalać, ale jestem dobrej myśli. Super, super. Okej. Okay. Paulino, a perspektywa Warszawy? Czyli nie wiem, czy Warszawy moja. Właśnie. Ja powiem tak, bardzo dziękuję za to spotkanie, tak jak powiedziałam już wcześniej, bardzo cenna jest to spojrzenie na historię i myślę, że to, co Łukasz powiedział, czyli publikacja, też z takim apelem do każdej osoby, której w duszy turkusowo gra, że jeżeli ma ochotę włączyć się w działania, to tutaj jest to miejsce, gdzie można się zrealizować, ale też tak jak Gosia powiedziała, zmierzyć też z własną turkusowością i chęcią bycia takim, a nie innym liderem na przykład. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to wdzięczność trochę do COVID-u, bo dzięki COVID-owi nam się zrobiło ogólnopolsko, a nie miejsko. I ja też miałam taki pomysł, żeby pójść tropami Andrzeja, no udało mi się to jeździć po Polsce. Udało mi się to, jeżeli chodzi o Kraków. Natomiast w tym momencie możemy się połączyć i możemy rozmawiać na poziomie polskim. To jest dla mie mega wartość dodana. Ja myślę też na tym, żeby się jeszcze połączyć międzynarodowo, ale to będzie kolejny krok, żeby te społeczności łączyć, bo nas jest z jednej strony, wydaje nam się, że jest dużo, bo jesteśmy w takich przestrzeniach, gdzie się razem wspieramy. Pewnie jakby nas zacząć zliczać na świecie, to nas wcale tak dużo nie jest, więc tym bardziej warto się wspierać, wzmacniać ten sygnał i stwarzać tą jakby być bardziej widoczny. Jeżeli wejdziecie na wiki Lalu, to tam jest 5600 chyba osób, coś takiego. W związku z tym, znaczy na ten Reinventing Organization, może nie wiki. To także pewnie summa summarum jest kilkadziesiąt tysięcy takich osób na świecie, które się tym zajmują. Więc tym bardziej warto, żeby się łączyły i żeby wzmacniały swój sygnał do świata. I zapraszały coraz większe grona ludzi. Więc takim przekazem ja bym kończyła. Dzięki. Dobry, dzięki. Piotrze z lasu, co u ciebie? Piotr z lasu. Leś. W sensie mówisz o mnie, dobra. Tak. Nie wiem, czy widać. Widać. Generalnie ja bardzo dziękuję, bo mogłem Was poznać, wielu z tych osób. Znaczy z kilkoma osobami na pewno się gdzieś tam spotkałem, ale wielu z Was nigdy nie widziałem na oczy, więc myślę, że dla mnie to też jest ważne, że właśnie coś się dzieje. Ja ostatnio, to nawet chyba wczoraj z Adrianem rozmawiałem, że ja potrzebuję mieć jakąś taką motywację jednak trochę zewnętrzną i potrzebuję mieć ludzi wokół siebie. Jak mam ludzi i wiem, dla kogo to robię, wiem, dla kogo to tworzę, to wtedy jest mi dużo łatwiej się motywować i gdzieś tam ta wewnętrzna motywacja wtedy też rośnie. Więc no na pewno to jest mega ciekawe, że wielu z Was coś robi i w jakiś tam sposób działa. To, że wychodzi, czasami nie wychodzi, to już się przyzwyczaiłem. Trochę w tym turkusie tak jest. Po prostu. Więc tak, bardzo dziękuję, że mogłem
też posłuchać waszych historii. Dzięki. Adrianie, a ty? To już wiesz, jak Piotrka podejść, jak pociągnąć dalej temat? W jakim sensie? No, żeby turkusowe śniadania w Gdyni dalej szalały, bo naprawdę... A, tak, jest kilka ten... mam kilka pomysłów. wiesz co, ja chciałem się podzielić trochę taką, nie wiem, myślą, jaką miałem wczoraj o 23, jak się dowiedziałem, że jest to spotkanie, że myślę, kurde, jak ja to ogarnę, po prostu kolejne spotkania i pewnie jakieś zadania z tego spotkania wyjdą i coś trzeba będzie robić. Mówię, już miałem taką totalną niemoc i wręcz zestresowany się położyłem spać, ale po tym spotkaniu mam coś takiego, bardziej wychodzę z czymś, że mam bardziej, że czuję, że trafiłem do społeczności, w której mogę znaleźć wsparcie, a nie, że jest to miejsce, które będzie przysporzy mi kłopotów, nie? I obciążenia dodatkowego. Także fajnie, dziękuję za to. I jak Paulina powiedziała o tym, że ma wdzięczność do COVID-u, to 2 sekundy przed tym, kiedy to powiedziała, to samo pomyślałem, bo ostatnio rozmawiałem z moim znajomym joginem i on mówi na COVID korona dziecko. I teraz w trakcie tego spotkania mi się to przypomniało, że też mam właśnie taką wdzięczność, że, no, że możliwe, żebyśmy się nigdy nie spoznali face to face, bo ja akurat nie mam możliwości w tym momencie jeżdżenia. Andrzej akurat był u nas, więc mieliśmy okazję z Łukaszem też, ale z większością z was możliwe, żebym się nigdy nie zobaczył. Więc też jestem wdzięczny za to, że jest taka możliwość. A z takich konkretnych rzeczy, które sobie zapisałem i które chciałbym zgłębić, takich inspiracji, które wynoszę, to na pewno przemlaskiwanie tematu, to sobie zapamiętam, fajne powiedzenie od Gosi. I te mierniki w turkusie to jest coś, co na pewno to jest temat, który też mnie interesuje. To, co Łukasz mówił o tych kwestiach prawnych, to jak najbardziej też. A od Andrzeja inspiracje odnośnie tego, jak decentralizować kwestie własności i tworzyć kooperatywy. To też jestem ciekaw, co Andrzej będzie miał na ten temat do powiedzenia. Bo to jest też, co mi może nie spędza sens powiek, ale też sobie myślę, że to jest jakiś taki kolejny krok dla nas do takiego pełnego partnerstwa, żeby zastanowić się właśnie, jak to też prawnie, formalnie rozwiązywać. Bo wspólnicy, właściciele to zawsze jest też pewne moim zdaniem ograniczenie dla tych osób, które są w organizacji, żeby stać się w pełni partnerami i współpracownikami takimi z pełną odpowiedzialnością. Także tyle. Także dziękuję wam za zaproszenie, za to, że mogliśmy się spotkać i cieszę się, że tu byłem, nawet jeżeli tak nie do końca aktywnie, ale i tak miało to dla mnie ogromną wartość. Także dziękuję. Dzięki. A Piotrze J., z prawdziwego lasu, bo w tle widać prawdziwy las, a z czym ty wychodzisz? Podobało mi się zdanie Małgosi. Mi się wydaje, że i Piotra też, że nic co wartościowego nie może powstać w głowie jednej osoby. Nie? To jest, jeżeli coś ma przeżyć nas samych, no to jest najczęściej owocem grupy. W Cieszynie będziemy zapraszać aktywistów turkusowych śniadań. Ja wiem, że macie wy wszyscy, ja też takie mam odczucie, chyba słuszne, że nas jest za dużo. Tymczasem to ważne, żeby też społeczność zobaczyła, w co my wierzymy, co my robimy, jak to robimy, do czego doszliśmy, nasze doświadczenia, bo pomimo tego wszystkiego mecz wygrywa się w szatni, więc ten lider, on nie tylko ma pracować, ale niech też powie, w co wierzy, jak to robić, niech się wystrzela z tych swoich doświadczeń. Więc bardzo wam dziękuję, że jestem częścią tej społeczności. Na początku myślałem, że będę jeździł sobie to w Krakowie, to w Łodzi i odwiedzę te śniadania. Dzięki tym warunkom, jakie pojawiły się, dosłownie się to stało, trochę inaczej niż myślałem. Piotr, nie masz mikrofonu. Bo ci się kliknęło. O, teraz. Halo? O, to, no powiedz coś, Piotrze. Halo? O, teraz ciebie słychać, tak. No, wiesz. Ostatniego zdania twojego nie było, to jakbyś mógł powtórzyć ostatnie zdanie. Żebyśmy się dalej spotykali w coraz szerszym
kręgu. Super. Bo o wartościowe rzeczy trzeba, więcej szczęścia wynika z dawania niż z brania, więc wartościowe rzeczy trzeba promować, wartościowych ludzi trzeba promować, dlatego jeszcze raz zachęcam was, żebyście nie odmawiali mi, jeżeli zaproszę was do Cieszyna. To jest taka globalna sieć www. Fajna miejscowa w ogóle, taka propozycja. Ja tylko dopowiem, że w Cieszynie, jeśli będziesz szukał ludzi turkusowych z turkusową duszą, to warto zajrzeć do Fundacji Zielone Pojęcie, czyli do Kasi i do Renaty. Jestem z nimi w ścisłym związku. Prawda? Jak to tak, turkusowcy się zawsze znajdą gdzieś tam, no. Tak, dokładnie. Okej, dzięki wielkie. Magdo, z twojej strony jeszcze coś na zakończenie? Bo tak idę po kolei po prostu. Z mojej strony to tylko i wyłącznie wdzięczność za to, że się pojawiliście, że przyszliście, że się podzieliście swoimi doświadczeniami i że udało się tą wartość, tak, bo dla mnie to jest takie trochę retro tych turkusowych śniadań, żeby na początek się zorientować w ogóle, czym dysponujemy, żeby móc to jakby na kolejnym etapie rozwoju tej społeczności organizować czy przekształcać w jakieś kolejne formy, więc jak to tyle ode mnie. Super. Dzięki wielkie. Paulo, a ty z czym wychodzisz? Nie słychać. Chyba ze wszystkim już wyszło. Nie słychać ciebie. Okej, to może... A Kasiu, po twojej stronie, bo się przysłuchiwałaś cały czas. Jak tam? Mam włączony mikrofon, a Paula walczy z mikrofonem. Tak, widzę. Kasiu, jeżeli chcesz się czymś podzielić z nami, to trzeba mikrofon odmutować, no, że tak powiem, ale... No to zobaczymy jeszcze. A to, co dla mnie, to wielka wdzięczność, tak jak Magda powiedziałaś. Magda, wielka wdzięczność do ciebie, że pociągnęłaś inicjatywę dzisiaj. Wielka wdzięczność do nas wszystkich, że jesteśmy i że jesteśmy różni i różnie działamy i to jest ta siła. Wielka wdzięczność ogólnie do całej idei, że nie musimy się kopiować. Nie ma czegoś takiego, że jest jeden wzorzec. Tylko dla mnie dużą wartością jest autonomia poszczególnych miast względem pewnej idei, którą w różny sposób, poprzez różne środki i takie własne przetrawienie promujemy. I to jest duża siła. To, co nam w Łodzi wyszło i myślę, że jest ważne, to, co też tutaj padło, energia i pamiętanie o tym, że energia fluktuuje. I jeżeli jesteśmy sami, to czasami może być trudniej. Albo jeszcze bardziej trudno i to siła jest w tym, żeby móc zbudować społeczność i cały czas nad tym wspólnie musimy pracować, bo to nie jest, tak jak Gosiu powiedziałaś, wartość, że osiągnęliśmy coś i to jest, to się zmienia i to fluktuuje, to ewoluuje i to jest ta wartość turkusu, więc tutaj fajnie, że Lublin się pojawi, ja się bardzo cieszę z Cieszyna i ze wszystkich innych miast, więc super. Więc dziękuję pięknie. Dzięki. Paulo, z twojej strony jeszcze coś? No dobra, to może tak, to nie przedłużajmy. Wielkie dzięki. Nagranie, jak tylko skończymy, to będzie się konwertowało, więc udostępnię. No. I... Super, dzięki. Pozdrawiam. Dzięki. Wielkie dzięki. Dziękujemy. Pa. Hej. Hej. Pa.